Jeżelim coś w życiu umiał i dziś cokolwiek potrafię, jeżelim trochę zrozumiał dróg ludzkich geografią i dziś twój nurt znajduję w burzliwym życia żywiole, to powiem tak jak czuję, że ja zawdzięczam to szkole. Jeżelim czemuś służył, jeżeli pomogłem komu, jeżeli mój kamień nieduży jest częścią wspólnego domu, a prawo, by wspierać słabe, busolą życia się kładzie, to w szkole poznałem alfabet bycia wśród innych, w gromadzie. Autorem tych słów jest pan Jacek Zasada, absolwent 4 Liceum Ogólnokształcącego z roku 1956. Syn profesora Henryka Zasady, nauczyciela liceum. A rozpoczynają one dzisiejszą galę, gdyż zwracają uwagę na tę, która nas tu dzisiaj zgromadziła, którą będziemy wspominać, o której będziemy opowiadać. Jubilatkę obchodzącą 75. urodziny, szkołę, 4 Liceum Ogólnokształcące. W imieniu organizatorów dzisiejszej uroczystości witają wszystkich Państwa zebranych tutaj, w sali Centrum Sztuki Mościce oraz uczestniczących za pośrednictwem transmisji internetowej prowadzący galę. Aneta Brożek, absolwentka z roku 1993 i nauczycielka języka polskiego w 4 Liceum Ogólnokształcącym oraz... Hubert Brożek, absolwent z roku 2019, student. Tak, macie Państwo rację. Zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa, bowiem pokoleniowość to jedna z cech wyróżniających 4 Liceum. Komitet honorowy obchodów 75-lecia szkoły stanowią ksiądz profesor dr habilitowany Michał Heller, absolwent. Roman Ciepiela, prezydent miasta Tarnowa. Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Władysław Węgiel, dyrektor liceum w latach 1990. Witold Szczypiński, dyrektor grupy AZS-A, absolwent. Jarosław Lipiński, prezes zarządu Elzat Spółka z o.o., absolwent. Lesław Paciorek, prezes zarządu Lejre Polska, S.A., absolwent. Obecni są dzisiaj z nami również przedstawiciele mediów. RDN Małopolska, radia, które objęło patronat medialny nad uroczystością. Tarnowska TV, telewizja prowadząca transmisję internetową. Gazety Krakowskiej, Tarnowskiego Gościa i Radia Kraków. Organizację obchodów jubileuszu finansowo wsparli Lejer Polska S.A., Sufiks Spółka z o.o. oraz Rada Osiedla Mościce. A nad naszym bezpieczeństwem czuwają przedstawiciele służby maltańskiej, których w razie potrzeby znaleźć można u góry tutaj za krzesłami. Proszę teraz wszystkich Państwa o powstanie. Baczność, poczet sztandarowy sztandar wprowadzić. Do hymnu.
hymnie. Proszę usiąść. W czasie dzisiejszej uroczystości postaramy się wyłuskać z zakamarków pamięci dawne i nieco świeższe wspomnienia, przywołać fakty, historię, by opowiedzieć o szkole, jubilatce, jaka była i jaka jest. Zabieramy więc Państwa w świat wspomnień. Zacznijmy od faktów. W 75-letniej historii czwartego liceum poczet dyrektorów nie jest bardzo liczny, ale może imponować dokonaniami kolejnych osób. W liczbie tej jest dwóch doktorów, czworo pracowników władz oświatowych różnych szczebli, troje autorów książek i podręczników. Dominowali mimo wszystko mężczyźni. Jeśli chodzi o przedmioty nauczania, to aż pięciu dyrektorów to historycy. Ale dzisiaj, zgodnie z zasadą parytetu, stanowisko to piastują kobieta. Tak. Jest 10. w historii szkoły dyrektorem, 4. na tym stanowisku kobietą, a przede wszystkim pierwszą absolwentką z roku 1989, która po 20 latach pracy na stanowisku pedagoga została dyrektorem szkoły. O zabranie głosu prosimy panią dyrektor Anettę Święch. Zacni absolwenci, dostojni goście, drodzy uczniowie. To niezwykły zaszczyt móc powitać wszystkich na dzisiejszej uroczystości. Czynię to nie tylko jako dyrektor szkoły, ale także jako jej absolwentka. I chociaż postaram się uczynić to najpiękniej jak potrafię, już na wstępie chciałabym powiedzieć, że żadne słowa nie wyrażą tego, co przeżywam. Pragnę wyrazić głęboką wdzięczność za to, że odpowiedzieliście Państwo na nasze zaproszenie. Jestem przekonana, że obecność tutaj jest potwierdzeniem emocjonalnego związku ze szkołą i niewątpliwie stanie się podróżą w czasie. Mam wrażenie, że dzisiaj wzruszają się nawet zacne mury naszego liceum, od zawsze przyjazne, tęskniące, wyczekujące swoich absolwentów, przyjaciół i gości. I oto przybyli. Witam zatem księdza profesora doktora Michała Hellera, najwybitniejszego absolwenta naszego liceum, naukowca, kosmologa, międzynarodowego autorytetu wśród kosmologów i fizyków, wykładowcy na uniwersytetach w Polsce i w Europie, pierwszego polskiego zdobywcę Nagrody Templetona i jedynego zdobywcę za postęp w badaniach lub odkryciach w dziedzinie rzeczywistości duchowej, przyznawanej za przerzucanie pomostów między nauką a religią. Warto dodać, że tę niezwykle prestiżową nagrodę ksiądz profesor odbierał w Buckingham Palace w Londynie. Pana Tadeusza Kwiatkowskiego, zastępcy prezydenta miasta Tarnowa. Pana Jakuba Kwaśnego, przewodniczącego Rady Miasta Tarnowa. Panią Bogumiłę Poremską, dyrektora Wydziału Edukacji Panią Annę Krakowską, radną miasta Tarnowa, emerytowanego nauczyciela czwartego liceum, mościczankę, absolwentkę 1965. Panią Barbarę Koprowską, radną miasta Tarnowa. Pana Mirosława Biedronia, radnego miasta Tarnowa. Tomasza Żmudę, radnego miasta Tarnowa. Pana Jana Wielgusa, przewodniczącego Rady Osiedla Mościce. Pana Grzegorza Kubackiego, reprezentanta małopolskiego kuratora oświaty, wizytatora kuratorium oświaty, absolwenta czwartego liceum. Pana Sławomira Kolesińskiego, skarbnika miasta Tarnowa.
Panią Katarzynę Kukułkę, zastępcę dyrektora Wydziału Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta Tarnowa, absolwentkę 4 liceum. Panią Annę Chmurę, dyrektora Centrum Sztuki Mościce, gospodarza tego miejsca. Pana Jacka Bujaka, posła na Sejm kadencji 1989-1993, absolwenta rocznik 1964. Pana Zbigniewa Paprockiego, członka zarządu, dyrektora generalnego Grupy Azoty S.A. w Tarnowie. Pana Jarosława Lipińskiego, prezesa spółki Elzat w Tarnowie, absolwenta, rocznik 1978. Pana Jerzego Wachowicza, dyrektora do spraw handlowych spółki Elzat w Tarnowie. Pana Lesława Paciorka, prezesa Lejer Polska S.A., absolwenta, rocznik 1982. Pana Pawła Prokopa, wiceprezesa zarządu firmy Komar, dyrektora sektora publicznego, absolwenta, rocznik 1989. Księdza prałata Jacka Nowaka, proboszcza parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Tarnowie Mościcach. Pana Dariusza Gładysza, reprezentanta komendanta miejskiego policji w Tarnowie. Pana Roberta Kozaka, zastępcę komendanta komisariatu policji Tarnów Centrum. Pana Rafała Balawajdera, dyrektora teatru imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie, absolwenta 4 liceum. Pana Władysława Węgla, dyrektora 4 liceum w latach 1990-2007. Ojca profesora Andrzeja Wodkę, prezesa Agencji Stolicy Apostolskiej do spraw oceny i promocji jakości kształcenia na uniwersytetach i wydziałach kościelnych, prezesa Akademii Alfonsjańskiej, felietonistę i konferencjonistę, absolwenta rocznik 1978. Pana Krzysztofa Michałka, dyrygenta i organisty w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, kierownika Katedry Muzyki Sakralnej Akademii Muzycznej w Krakowie, absolwenta. Panią Barbarę Brożek-Czekańską, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Mościc. Pana Jacka Galusa, przewodniczącego Rady Rodziców. Tak bardzo licznie przybyłych dyrektorów tarnowskich szkół ponadpodstawowych, mościckich szkół podstawowych i przedszkoli, dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznej i specjalistyczno-terapeutycznej. Bardzo dziękuję koleżanki i koledzy. I raz jeszcze tarnowskie media. Pozwolę sobie także przywitać przybyłych profesorów emerytowanych nauczycieli tej szkoły, ponieważ absolwenci na pewno zechcą się dowiedzieć, z którymi nauczycielami będzie można się dzisiaj spotkać. A zatem witam pięknie panią profesor Marię Bilską, nauczyciela historii. Panią profesor Bożonę Faber, nauczyciela matematyki. Panią profesor Jolantę Ferenc-Zając, nauczyciela języka niemieckiego. Panią profesor Marię Gazdę, nauczyciela historii i propedeutyki. Panią profesor Helenę Jadwigę Gierlaszyńską, nauczyciela fizyki, techniki i informatyki. Panią profesor Halinę Gurbisz, nauczyciela bibliotekarza. Pana profesora Jana Hebdę, nauczyciela historii. Panią profesor Marię Kamykowską-Mróz, nauczyciela języka rosyjskiego. Panią profesor Małgorzatę Kaźmierską, nauczyciela wychowania fizycznego.
panią profesor Danutę Kolendę, nauczyciela chemii. Panią profesor Annę Kordelę, nauczycielkę języka francuskiego. Panią profesor Annę Makarę, nauczycielkę wychowania fizycznego. Panią profesor Zofię Nieć, nauczycielkę chemii. Panią profesor Ewę Obrzut, nauczyciela języka polskiego. Panią profesor Marię Powroźnik, nauczyciela fizyki. Pana profesora Marka Skowyrę, nauczyciela historii. Panią profesor Annę Skórską, nauczyciela języka niemieckiego, wieloletniego zastępcę dyrektora szkoły. Panią profesor Wandę Sterkowicz, nauczycielkę języka polskiego, małżonkę pana dyrektora Czesława Sterkowicza. Pana profesora Władysława Stryczka, nauczyciela fizyki i informatyki. Panią profesor Marię Słowską, nauczycielkę języka angielskiego. Panią profesor Marię Schneider, nauczycielkę biologii. Panią profesor Aleksandrę Twardę, nauczycielkę języka polskiego. Panią profesor Martę Walczak, nauczyciela języka niemieckiego. Panią profesor Marię Wielkus, nauczycielkę wychowania fizycznego. Panią profesor Annę Wróbel, nauczycielkę matematyki. Pana profesora Romana Żoka, nauczyciela języka francuskiego. I raz jeszcze panią profesor Annę Krakowską, nauczyciela języka polskiego. I witam także bardzo serdecznie pana Stanisława Zaranka, pełniącego w naszej szkole niebanalną funkcję szatniarza. Witamy panie Stanisław. Witam i pozdrawiam wybitnych absolwentów 4. Liceum Ogólnokształcącego, którzy także z nami świętują w tej chwili, ale w sposób wirtualny. Witam i wiem, że nas oglądają, pozwolę sobie przywitać. Witam pana profesora doktora habilitowanego Zygmunta Kolendę, absolwenta rocznika 1953, profesora zwyczajnego Akademii Górniczo-Hutniczej, czynnego członka Polskiej Akademii Umiejętności, posiadacza tytułu inżyniera europejskiego nadawanego przez Europejską Federację Narodowych Stowarzyszeń Europejskich, wykładowcę światowych i europejskich uniwersytetów, autora książek i recenzowanych artykułów naukowych, odznaczonego Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, zakochanego w 4. Liceum, zakochanego w Mościcach, kolegę z klasy księdza profesora Michała Hellera. Witam i pozdrawiam w dalekim Sydney pana profesora doktora habilitowanego Janusza Nowotnego, absolwenta rocznika 1953, członka czynnego Polskiej Akademii Nauk, emerytowanego profesora Uniwersytetu Western Sydney, założyciela i koordynatora programu ONZ dotyczącego energii odnawialnych, zdobywcę prestiżowych światowej rangi nagród i wyróżnień, wykładowcę światowych i europejskich uniwersytetów, autora książek i recenzowanych artykułów naukowych, zakochanego w 4. Liceum, zakochanego w Mościcach, kolegę z klasy księdza profesora Michała Hellera. Witam pana doktora Zygmunta Jakubka, naukowca, specjalisty w zakresie chemii fizycznej, absolwenta 1957.
wykładowcy europejskich i światowych uniwersytetów, autora licznych pozycji naukowych. Witam Jego Ekscelencję księdza biskupa dr. Jana Styrnę, absolwenta rocznika 1959, biskupa seniora diecezji elbląskiej, będącego także biskupem pomocniczym w Tarnowie w latach 90., zakochanego w IV liceum i zakochanego w Mościcach. Witam księdza profesora doktora habilitowanego Wiesława Węca, absolwenta rocznika 1976, byłego prorektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, konwenta oficjałów sądów kościelnych w Polsce, kapelana honorowego ojca świętego Jana Pawła II. Witam także jednych z najstarszych absolwentów, rocznik 1947, księdza Aleksandra Dychtonia i jego koleżankę z klasy, siostrę Santinę Florek. Witam raz jeszcze wszystkich absolwentów i zaproszonych gości, którzy w tej chwili pozostają z nami w wirtualnej przestrzeni, a wiem, że jest ich bardzo dużo. Szanowni Państwo, wyjątkowy dzień jubileuszu 75-lecia naszego liceum skłania niewątpliwie wielu z nas do głębokiej refleksji. Wyzwala ją historia tej szkoły, historia, która korzenie swe splata z historią Mościc, Polski, Europy, a nawet świata. 75-letnia tradycja wychowania młodzieży w duchu poszanowania człowieka i szacunku dla nauki, w duchu patriotyzmu, troska o moralny i intelektualny poziom szkoły była najważniejszym przesłaniem dla tych, którzy tę szkołę tworzyli, którzy dla niej pracowali, a których dokonania, te materialne i te duchowe, wyzwalają naszą pokorę i zasługują na najwyższe uznanie. Pochylamy swe głowy, wspominając budowniczych tej szkoły, pracowników Państwowej Fabryki Chemicznej, dzisiejszej Grupy Azoty, mieszkańców Mościc i okolic. Z uznaniem wspominam moich poprzedników, dyrektorów tej szkoły, tych, których znam z historii i przekazów najstarszych absolwentów oraz tych, których znałam i znam osobiście, świętej pamięci pana dyrektora Czesława Sterkowicza oraz obecnych tutaj pana dyrektora Władysława Węgla i pana dyrektora Marka Smołę. Moje myśli kieruję w stronę niezwykłych nauczycieli tej szkoły, tych, którzy już odeszli i tych, którzy przebywają na emeryturze, nauczycieli wielkiego formatu. Wspominam pracowników administracji i obsługi, jednym słowem wszystkich, których praca i poświęcenie zapisała tę szkołę na kartach historii naszego miasta, kraju, a także poza jego granicami. IV Liceum Ogólnokształcące wrosło w pejzaż Mościc. Do jubileuszowego roku 2020 wykształciło 9625 absolwentów, wybitnych ludzi nauki, rektorów, profesorów wyższych uczelni, nauczycieli, duchownych, pracowników służby zdrowia, sądownictwa, inżynierów, przedsiębiorców, ludzi zwyczajnych, szlachetnych, wartościowych, dobrych ludzi. Pracowało w nim 380 nauczycieli. Obecnie pracuje w szkole 115 nauczycieli, w tym 35 jej absolwentów oraz 28 pracowników administracji obsługi. W bogatą tradycję szkoły wpisuje się wiele spektakularnych sukcesów, laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad i konkursów. Pierwsze i drugie miejsce jednego z absolwentów na międzynarodowym i europejskim konkursie chemicznym, czołowe lokaty uczniów w zawodach sportowych wysokiej rangi, osiągnięcia o charakterze artystycznym i społecznym. Autorami tych sukcesów są byli i obecni nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Ich zaangażowanie i praca pozwala na kreowanie wizerunku IV liceum, tworzenie jego na lokalnym i pozalokalnym rynku edukacyjnym, na tworzenie jego unikalnej atmosfery, tak bardzo podkreślanej przez uczniów, rodziców, absolwentów i gości. Na pozycję szkoły znajduje się ona w czołówce szkół najczęściej wybieranych przez uczniów, na umacnianie jej tożsamości. Wszyscy razem kultywujemy nie tylko 75-letnią, ale wiekową tradycję opartą na najwyższych, uniwersalnych wartościach. Nasze działania ukierunkowane są na utrzymanie i podnoszenie wysokiej jakości kształcenia i wychowania, na mądrze rozumianą nowoczesność
oraz dążenie do zapewnienia odpowiednich standardów w zakresie bazy materialnej szkoły. Jesteśmy dumni z naszych absolwentów, żyjących w oparciu o trwałe wartości etyczne, dumni z naszych obecnych uczniów. Cieszą nas wspomniane już ich sukcesy, a także wciąż rosnące zainteresowanie młodzieży nauką w naszej szkole. Wprowadzamy liczne nowatorskie innowacje i eksperymenty pedagogiczne. Bierzemy udział w ogólnopolskich i lokalnych projektach naukowych i interdyscyplinarnych. Prowadzimy współpracę z instytucjami działającymi na rzecz oświaty, bezpieczeństwa, porządku, których przedstawicieli mamy zaszczyt gościć na tej uroczystości. Współpracujemy z ośrodkami akademickimi, ze szkołami za granicą. Realizujemy liczne projekty unijne. Potwierdzeniem naszych działań są prestiżowe certyfikaty. W tym wszystkim wspierają nas władze samorządowe i oświatowe. Mościcka parafia, Rada Osiedla Mościce oraz liczne grono sponsorów, w tym także anonimowych, rodzice naszych uczniów i przyjaciele szkoły. Wszystkim wymienionym tutaj, obecnym na uroczystości i nieobecnym, składam gorąco podziękowania i wyrażam wielką wdzięczność. Pragnę w tym miejscu wypowiedzieć ze skruchą przepraszam za to, że być może pominęłam kogoś w powitaniu, w podziękowaniach, za to, że być może nie przywołałam z imienia i nazwiska, nie podałam nazwy instytucji. Zawsze w takich sytuacjach jest ryzyko pominięcia kogoś i za te pominięcia przepraszam. Szanowni Państwo, jeden z absolwentów napisał w nadesłanych wspomnieniach: osobiście bardzo chcę pamiętać, i to z narastającą wdzięcznością, całe to zasiane w duszy dobro i wypracowanie zrębów osobowości, dzięki którym mogłem dalej wzrastać, realizować marzenia i powołanie. A ja, parafrazując nieco te piękne słowa, chcę powiedzieć: osobiście bardzo chcę pamiętać ten wyjątkowy dzień. Chcę pamiętać Was, zacni absolwenci i zacni goście, koleżanki i koledzy, uczniowie, wszyscy tutaj obecni, którzy dzisiaj zapisaliście kolejną kartę historii tej szkoły. Staliście się współtwórcami jubileuszu 75-lecia jej istnienia. Chcę pozostać z wdzięcznością za to, że było nam dane wspólnie przywołać blask i szeroko rozumiane bogactwo tej szkoły. Bez wątpienia czwarte liceum ogólnokształcące w Tarnowie Mościcach na to zasługuje. Dziękujemy pani dyrektor Anetcie Święch. Pani dyrektor wspomniała, że wśród obecnie pracujących w szkole nauczycieli jest aż 35 absolwentów. I bez dwóch zdań robi to wrażenie. Ale znana jest też taka anegdota, że do czwartego liceum przyjmowane są kobiety albo ładne, albo absolwentki. A z matematycznego punktu widzenia wiadomo jednak, że zbiory mają też część wspólną. Pamiętam również, że kiedy po zakończeniu praktyk studenckich za namową pani profesor Anny Krakowskiej złożyłam podanie o pracę, ówczesna pani wicedyrektor Anna Skórska powiedziała mi, że nie ukrywa, iż jest spore grono chętnych, ale jako absolwentka szkoły mam pierwszeństwo. I to pokazuje, że dbałość o wyjątkową atmosferę w gronie pedagogicznym była jednym z priorytetów kolejnych dyrektorów. Poczet absolwent. Poczet absolwentów czwartego liceum to też grono znamienitych osobowości, luminarzy życia naukowego czy kulturalnego, spośród których postacią wyjątkową, jak mówi pani dyrektor Święch, absolwentem najwybitniejszym jest ksiądz profesor doktor habilitowany Michał Heller. Mamy zaszczyt gościć księdza profesora na dzisiejszej uroczystości i prosimy teraz o zabranie głosu.
drogie koleżanki i koledzy, kochani nauczyciele i profesorowie, szanowni państwo. Ponieważ mam przemawiać w imieniu wszystkich absolwentów, więc mogę sobie pozwolić na garść wspomnień. A moją szkołę średnią, czwarte liceum, wspominam, no jak wszyscy starsi ludzie, z pewną nostalgią. Ale muszę przyznać, że przejście od szkoły średniej do szkoły wyższej na uniwersytet było dla mnie bardzo ważnym i znaczącym zdarzeniem, jakimś przejściem przez Rubikon. Do tego stopnia, że to, co było przedtem, owiewa się taką trochę mgiełką, spoza której nie wszystko już dokładnie widać. Ale to, co było przedtem, to było wstępem, przygotowaniem, czymś bardzo ważnym. I postaram się w kilku wspomnieniach przebić tę mgiełkę i coś na temat tych moich wspomnień powiedzieć. 75. rocznica istnienia szkoły to dobra okazja, ażeby zacząć od początku, od mojego początku, od mojej pierwszej klasy licealnej, ona się wtedy nazywała ósmą klasą. I wówczas jeszcze tego budynku nie było w stanie gotowym. Chodziliśmy do ósmej klasy, do starego budynku, którym było skrzydło administracji fabrycznej, to skrzydło prawe od strony Tarnowa. Tam było trochę ciasno, ale dosyć swojsko. Dla mnie było szczególnie wygodnie, bo miał dwa kroki do domu. Potem, gdy powstała ta szkoła, to musiałem dodawać do rannego wstawania pół godziny, bo tyle mniej więcej się szło, ale to też miało swoje zalety, zwłaszcza po szkole, gdy się wracało do domu z kolegami, którzy mieszkali z tej strony toru. Była okazja do rozmaitych przygód, jak to zwykle w młodym wieku bywa. Ale zwykle spieszyłem do domu, żeby szybko odrobić lekcje, bo nie miałem wiele czasu na naukę. Chodziło mi o to, żeby mieć czas dla siebie na swoje lektury i swoje pomysły. Z tej pierwszej klasy licealnej, z tego administracyjnego budynku, mam dwa wspomnienia. Dosyć ważne obydwa. Pierwsze to to, że nauczyłem się uczyć. W szkole podstawowej nauka przychodziła mi łatwo, prawie że z automatu, nie musiałem się przygotowywać, tylko uważnie słuchałem lekcji, a potem tylko to, co było do napisania, napisać. I myślałem, że tak samo będzie w szkole średniej. I otóż nie. Pierwsze półrocze pokazało, że tak się nie da. No i musiałem się zabrać do roboty. Rzecz ciekawa, że takim przełomowym przedmiotem okazała się łacina, która w mojej klasie była wtedy obowiązkowa. Po prostu nie dało się posłuchać trochę o gramatyce łacińskiej, tylko trzeba ją było wykuć na pamięć. Wszystkie deklinacje i koniugacje. Ojciec naszego kolegi klasowego, lekarz, doktor Nowicki, zagonił nas wszystkich kolegów Jaśka, mojego kolegi klasowego, i kazał nam wkuwać deklinacje i koniugacje, i to podziałało. Potem zrozumiałem, że się trzeba po prostu uczyć i że to nawet do pewnego stopnia może być przyjemne. Drugie doświadczenie z budynku administracji to było trochę mniej przyjemne, mianowicie polityka wkroczyła do mojego życia. To nie znaczy, że tej polityki przedtem nie było. Rodzice w domu nie ukrywali swoich poglądów politycznych, zresztą po powrocie z Syberii to nawet dziecko małe wiedziało, co to jest komunizm, ale w domu było się pod płaszczem ochronnym, pod parasolem i tylko gdzieś tam słyszało o jakichś problemach.
Natomiast w szkole trochę się zmieniło. Mianowicie jeszcze w szkole podstawowej reżim nie był taki nachalny, było dość sporo swobody. Było jeszcze przedwojenne harcerstwo i ja należałem do czwartej drużyny, a nawet potem dochrapałem się stopnia zastępowego. I to było ważne doświadczenie życiowe i patriotyczne. I otóż w ósmej klasie to harcerstwo zostało w pewnym sensie upaństwowione. Przeniesione przede wszystkim do szkoły. Przedtem spotykaliśmy się w Pałacyku Kwiatkowskiego. Tam była, jak wtedy nazywano to, harcówka, miejsce dla harcerzy. Natomiast od ósmej klasy już wszystko miało być w szkole. Był opiekun, jeden z nauczycieli. No i na pierwszej zbiórce w szkole, to ta zbiórka wyglądała w ten sposób, że w klasie siedzieliśmy w ławkach, przyszedł nauczyciel i zrobił nam polityczny wykład, co to jest wychowanie i tak dalej. Gdy się zbiórka skończyła, nikt się nic nie odzywał. Wszyscy moi koledzy popatrzyliśmy po sobie i to było ostatnie spotkanie, na które przyszliśmy, ostatnia zbiórka. Nigdy więcej nie pokazaliśmy się na zebraniu tak zwanego ZHP. To były te dwa wspomnienia z ósmego liceum. To był w ogóle okres przemian. Świat wyglądał całkowicie inaczej. Przypominam sobie, że dostałem kiedyś pierwszy w życiu długopis. Przedtem nikt nie widział w Polsce długopisów. Mianowicie mój wuj z zagranicy przysłał paczuszkę i tam był długopis. Przyniosłem go do klasy i była wielka sensacja. Pierwszy długopis w Polsce i nawet trochę było wątpliwości, czy wolno nim pisać zadania, bo trzeba było pisać piórem. Ale po jakimś czasie długopisy się przyjęły. Chociaż maturę chyba pisaliśmy jeszcze piórami. Jeśli jesteśmy przy polityce, to jeszcze jedno ciekawe wspomnienie. Po latach, już wiele lat po skończeniu szkoły, jeden z nauczycieli powiedział, że uczniowie, miał na myśli głównie moją klasę, ale chyba to odnosiło się także i do innych, że uczniowie przez cały czas nie byli nastawieni prorządowo, nie byli, byli antykomunistyczni. Ale w pewnym momencie coś się jednak zmieniło i uczniowie zaczęli mówić językiem takim, jaki używa propaganda i trochę myśleć w ten sposób. Jaki to był moment? To był moment wprowadzenia telewizji. Mówi, że wtedy w wypracowaniach uczniowskich nastąpiła zmiana. Zaczęli mówić i nadal byli antyreżimowi, ale zaczęli mówić innym językiem. To jest dosyć wymowne. Krótko mówiąc, nauka tak, nauczyciele, zwłaszcza ci przedwojenni, bo oni się wybitnie wyróżniali, zresztą większość ich była myśmy ich nazywali przedwojenni, tak, ale wszystko inne było wyrazem systemu i nie znajdowało uznania ani mojego, ani moich kolegów. Oczywiście najważniejszą była nauka. I tu dzisiaj już padło wspomnienie profesora Zasady, jego syna Jacka, który napisał wiersz, jaki otworzył nasze dzisiejsze spotkanie. Ja się przyjaźniłem z Jackiem i z jego dwoma młodszymi braćmi. Oni byli trochę młodsi ode mnie. A moje rodzice się przyjaźnili z profesorem Zasadą i z jego żoną, która też była profesorką historii, ale w technikum chemicznym. I gdy chodzi o naukę, to właśnie lekcje polskiego wspomniałem z profesorem Zasadą. Wyglądały inaczej niż wszystkie inne. Nie było na początku lekcji tradycyjnego odpytywania, którego oczywiście uczniowie nie lubią. Nie było tego, po prostu profesor przychodził, siadał z katedrą i wykładał, tak jak na uniwersytecie, wykładał literaturę i słuchaliśmy z zapartym oddechem, tym bardziej, że
wykład z literatury był urozmaicany i wzbogacany także jakimiś elementami filozofii, nawet historii danego okresu. Dopiero gdy skończył wykładać przez tam kilkanaście godzin dany okres, to wtedy było odpytywanie, ale też wyglądało inaczej. Pięciu uczniów siadało na krzesła ustawionych przez katedrą i dyskutowali z profesorem, a wszyscy inni się przysłuchiwali. Wszyscy musieli przejść przez takie piątki i na podstawie tego uzyskiwali noty. Profesor Zasada nie ukrywał, że nie wszystkich lektur warto czytać. Dawał nam do zrozumienia wyraźnie, z których będzie pytał, a które trzeba tylko pamiętać z tytułu. No takie to były wtedy czasy. Z innych przedmiotów matematyka przychodziła mi bez większych kłopotów, ale nie poświęcałem jej zbyt dużo uwagi, czego obecnie bardzo żałuję. Piękno matematyki odkryłem dopiero znacznie później, już po skończeniu szkoły średniej. Może dlatego, że w szkole średniej to raczej nie była matematyka, tylko trochę takie rachunki. Przypomniałem sobie, już na uniwersytecie wykładowca matematyki wykładał jakieś matematyczne struktury piękne. Trzeba się ich było nauczyć, a potem na końcu trzeba było porachować, co z tego wynika i dojść do jakichś liczbowych wyników. I on zawsze mówił, a to jest szewska robota, to sobie zróbcie w domu. Jeszcze miałem jakiś czas romans z łaciną. Z tą łaciną, na której się nauczyłem uczyć w ósmej klasie. Bardzo mi się podobała klasyka i czytałem wszystko, co mi padło w ręce. Nauczycielem łaciny był wtedy profesor nomen omen nazwiskiem Pater. Pan Pater uczył łaciny. No i jeszcze astronomia, no bo jestem blisko jej całe życie. W szkole średniej astronomia była tylko przez pół roku, na ostatnim półroczu w ostatniej klasie przed maturą i uczyła pani Kasprzykowa. Kiedyś nauczyłem się bardzo dobrze, w gruncie rzeczy bardzo nudnego fragmentu, mianowicie współrzędnych astronomicznych. Nie mam do dziś pojęcia, po co to było w programie szkolnym, kiedy współrzędne astronomiczne są po to, ażeby umieć wyszukać gwiazdę na niebie do obserwacji teleskopem, a w szkole średniej to powinno być coś ciekawszego. Może astronomia ma pełno rzeczy ciekawych. No ale wkułem te różne rektascencje, deklinacje, kąty godzinne. Trzeba było mieć do tego trochę wyobraźni geometrycznej. Nauczyłem się tego i akurat mnie pani Gasprzykowa wywołała do tablicy, a może się sam zgłosiłem. Wszystkie te współrzędne elegancko wyrysowałem, zdefiniowałem. Spoza swoich grubych okularów spoglądała na mnie, nic nie komentując, a przyszła mi do głowy brzydka myśl, że ona już pewnie sama zapomniała tych definicji. No i wreszcie przyszła matura. Matematycznej matury pisemnej nie bardzo pamiętam. Wiem, że nie miałem z tym żadnych kłopotów. Dość szybko oddałem wypracowanie. Potem była z języka polskiego, tę pamiętam. Nie pamiętam tematu, jaki był z literatury. Pamiętam tylko, jak pisałem wypracowanie. Starałem się zgodnie ze swoją metodą, jaką wynalazłem nieco wcześniej, mianowicie zanim napisałem jakieś zdanie, to sobie je układałem w głowie i zastanawiałem się, czy ono dobrze brzmi, gdy się je przeczyta razem z tymi zdaniami, które już są napisane.
I jeszcze pod jednym kątem, ja byłem asekurantem, czy nie ma tam jakichś słów, co do których mam wątpliwości ortograficzne, jak się co pisze. Jak były wątpliwości, to zmieniałem. No i podobno to moje wypracowanie było bardzo dobre. Ustna matura wyglądała w ten sposób, że się wchodziło do sali, do jednej dużej sali. Tam były ustawione stoliki, 5 czy 6, nie pamiętam ile tych przedmiotów było. Przy każdym siedziała komisja i się siadało przed danym stolikiem, odpowiadało się na jakieś pytania, potem do drugiego stolika i tak dalej, i tak dalej. Te pytania wydawały mi się, byłem zaskoczony, myślałem, że to będzie coś trudniejszego, one były bardzo, bardzo proste. No i wreszcie wyszedłem na korytarz, lekko spocony, trochę rozradowany, trochę taki zmieszany, że to już jest po wszystkim. Nie było takie trudne, jak się spodziewałem. No i spostrzegłem, że właśnie przekroczyłem Rubikon. A teraz, proszę Państwa, chcę przejść do części oficjalnej i bardziej ogólnej. Przeżywamy różne konflikty, kryzysy właściwie. Kryzys ekonomiczny, kryzys polityczny, kryzys moralny, kryzys ekologiczny. Tych kryzysów jest cała masa. I jakie są ich powody? Oczywiście powodów jest bardzo dużo, ale jeden z najważniejszych i taki, który dotyczy wszystkich kryzysów, to jest to, że ludzie nie mają rozeznania. Są zagubieni i często kierują się nie rozeznaniem, tylko emocjami. I jaka na to rada? Jedna. Edukacja. Druga rada, edukacja. I trzecia, edukacja. Wygląda na to, że gdy chodzi o przyszłość, tak zwaną świetlaną przyszłość, to najważniejszą instytucją w społeczeństwie jest szkoła. I dlatego na końcu w imieniu wszystkich absolwentów chcę tej szkole, naszej szkole pogratulować, podziękować i życzyć. Chcę jej pogratulować tego wszystkiego, o czym słyszeliśmy w tych sprawozdaniach i wspomnieniach, które poprzedziły moją wypowiedź. Pogratulować tego wszystkiego, co osiągnęła. Przede wszystkim pogratulować tego, co osiągnęła w swoich uczniach, w absolwentach. Chcę podziękować właśnie w imieniu wszystkich absolwentów za to, że część tych skarbów trafiła do nas. Okres szkoły średniej to był naprawdę okres przygotowania, okres przed Rubikonem. Jest takie powiedzenie, trafne powiedzenie moim zdaniem, że obcym językiem biegle, naprawdę biegle może mówić tylko ten, kto kończył szkołę średnią w danym języku. I to dotyczy także bardzo wielu innych rzeczy. To, jakim się jest człowiekiem, co się ma w głowie, co się ma w sercu, to w znacznej mierze zależy od tego, co się uzyskało w latach szkoły średniej. I za to, co myśmy uzyskali, wyrażam serdeczne podziękowania. No i wreszcie życzenia. No, one już są oczywiste, czego życzyć na przyszłość szkole, żeby nie tylko osiągała to, co dotychczas, ale jeszcze lepiej, jeszcze wspanialej. I żeby dzięki tej szkole i innym szkołom nasza ojczyzna była oby
coraz mądrzejsza. Dziękuję. Księże profesorze, dziękujemy za zaszczycenie nas swoją obecnością i za zabranie głosu w imieniu absolwentów. Okazuje się, że i nasi poprzednicy, i my jako wychowawcy borykamy się z podobnymi szkolnymi problemami. Otóż już w pierwszym roku jej funkcjonowania szkoły przyszło się zmierzyć pedagogom z trudną i delikatną sprawą, jaką było malowanie się dziewcząt. O wadze sprawy niech świadczy fakt, że jedna z uczennic po tym, jak zwrócono jej uwagę, obrażona opuściła szkołę. Ponieważ jednak w przeciwieństwie do palenia, malowanie nie jest potrzebą organizmu, należy bezwzględnie zabronić malowania. Taka była decyzja Rady Pedagogicznej. Ustalono również wtedy, że młodzież liceum może samodzielnie usprawiedliwiać swoją nieobecność w szkole. I tak oto w XXI wieku historia zatoczyła koło. Tyle ze szkolnych kronik. Teraz na scenę prosimy zastępcę prezydenta miasta Tarnowa, pana Tadeusza Kwiatkowskiego oraz panią dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, panią Bogumiłę Poremską. Dzień dobry Państwu. W imieniu pana prezydenta Romana Ciupieli gorąco chcę podziękować za zaproszenie i pozwolę sobie odczytać list okolicznościowy skierowany na tę okoliczność. Szanowni Państwo, dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi, rodzice oraz drodzy uczniowie 4 Liceum Ogólnokształcącego imieniem Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie. Z okazji wyjątkowego jubileuszu 75-lecia 4 Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje i wielkie słowa uznania. Uroczystości jubileuszowe są zawsze doskonałą okazją do wspomnień. Te minione przeżycia zawsze pozostają w pamięci i pozwalają wrócić choćby na chwilę do lat młodości. Szanowna dyrekcjo, drodzy nauczyciele i pracownicy szkoły, w dzisiejszych uroczystościach życzę Państwu dalszych sukcesów pracy, jak również kreatywności w realizacji trudnych zadań pedagogiczno-wychowawczych. Byłym i obecnym pedagogom dziękuję za pasję i oddanie, a także za trudne i ważne w edukacji przechowywanie wielu pokoleń uczniów. Janusz Korczak, wybitny pedagog, mówił: dobry wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje, przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil. Życzę Państwu dużo zdrowia i wytrwałości, umiejętności odnajdowywania natchnionych chwil. Życzę Państwu dużo zdrowia i wytrwałości, umiejętności odnajdowania w wielu trudnych sytuacjach złotego środka, aby wykonywanie tego pięknego zawodu zawsze było źródłem dumy i radości. Drodzy uczniowie,
Życzę, by nauka w waszej szkole była fascynującą przygodą, spotkaniem z nauką, odkrywanie jej tajemnic, ale też odnajdywanie samych siebie. Aby był to okres gromadzenia przydatnej w życiu wiedzy, zdobywania nowych umiejętności i poznawania pięknych wzorców, ale też czas młodzieńczej radości i nawiązywania wielu przyjaźni. Życzę wam, aby lata spędzone w tym liceum były dla was ważną lekcją, z której będziecie czerpać przez całe życie. Waszym rodzicom składam serdeczne życzenia zdrowia, zadowolenia, optymizmu oraz pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Prezydent miasta Tarnowa, Roman Ciepiela. Pozwolę sobie też przekazać w imieniu pana prezydenta ten obraz, który będzie upamiętniał tą piękną uroczystość. Pani Szanowni dyrektor. Państwo, dalszych takich pięknych jubileuszy w pomyślności, w zdrowiu i zadowoleniu wszystkich. Bardzo dziękujemy za zaproszenie jeszcze raz. Panie prezydencie, pani dyrektor, dziękujemy za obecność i zabranie głosu. Krakowski architekt, inżynier Ryszard Ojak w ciągu kilku miesięcy 1948 roku wykonał projekt budynku przyszłej szkoły. Na każdym z pięter miało się znaleźć po 10 sal lekcyjnych, w tym jedna z zapleczem i duża pracownia, fizyczna na pierwszym, chemiczna na drugim piętrze, każda również z zapleczem. Ponadto na każdym piętrze i na parterze od strony wschodniej zaplanowano tak zwane rekreacje, miejsca pobytu młodzieży w czasie przerw. Integralną częścią budynku szkoły jest skrzydło, w którym znajduje się sala gimnastyczna i nad nią aula ze sceną i kulisami. Z projektu wyłaniał się budynek niezwykle funkcjonalny, przestronny, jasny i wygodny dla użytkowników. Obliczony był na szkołę o mniej więcej 20 oddziałach. W roku 2020 uczy się w nim 1260 uczniów w 40 oddziałach liceum i szkoły podstawowej nr 17. Uważam, że swego rodzaju fenomenem jest, iż każdy absolwent bez względu na rocznik, słuchając tych słów, oczyma wyobraźni widzi siebie niemalże w każdym z tych miejsc. I mimo upływających lat, następujących po sobie pokoleń, nikt nie ma problemu, by trafić do swojej sali, swojej pracowni, czy dotrzeć na lekcję WF-u. Teraz o zabranie głosu prosimy pana Jakuba Kwaśnego, przewodniczącego Rady Miasta Tarnowa. Jak państwo zauważyli, też przyniosłem prezent, ale nie umawiałem się z panem prezydentem, więc teraz tak wyszło trochę niezręcznie, bo i tu ratusz, ale pani dyrektor. Ale pani dyrektor, umówmy się tak, że to od prezydenta ważniejsze zawiśnie w pani gabinecie, a ten w pokoju nauczycielskim. O. O, to też dobry pomysł. Szanowni Państwo, Pani Dyrektor, nauczyciele, drodzy nauczyciele, pracownicy, uczniowie, ale także rodzice i absolwenci 4 Liceum Ogólnokształcącego, pozwólcie Państwo, że odczytam krótki list w imieniu wszystkich radnych Rady Miejskiej, choć wielu tutaj mamy na sali, o których już była mowa w powitaniu. Chyba widziałem też pana radnego Sajdaka, zdaje się, jeżeli jest na sali. Nie ma. Gdzieś się schował. Okej. Szanowni Państwo, z okazji jubileuszu 75-lecia 4 Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Pawła II w Tarnowie składamy serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia.
Lata nauki to bardzo ważny czas w życiu każdego z nas, a nawiązane wówczas przyjaźnie i możliwości zaspokojenia ciekawości świata mają wpływ na przyszłe życie człowieka. Co zresztą zauważyliśmy dzięki wspomnieniom pana księdza profesora Michała Hellera. Wyrażając uznanie dyrekcji, gronu pedagogicznemu i pracownikom za zaangażowanie oraz codzienny trud pracy, życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z dalszego współtworzenia znamienitej historii szkoły. Niech obchodzony jubileusz będzie źródłem radości, okazją do wspomnień, a także motywacją do podejmowania kolejnych działań na rzecz kształcenia i wychowywania młodego pokolenia. Uczniom i absolwentom życzymy odwagi, determinacji w dążeniu do celu oraz wszelkiej pomyślności. Wierzymy, że czas spędzony w murach czwartego liceum wspominać będziecie z sentymentem i z chęcią wracać na tego typu jubileusze. Oczywiście. Rodzicom i wszystkim, którzy w ciągu tych lat przyczynili się do rozwoju oraz kształtowania bogatego wartości wizerunku szkoły, składamy wyrazy uznania i wdzięczności za współpracę, której efektem są osiągnięcia uczniów. Całej społeczności szkolnej życzymy dobrego zdrowia i wielu sukcesów w kolejnych dziesięcioleciach. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o kolejne dziesięciolecia, to ja pozwólcie, że będę spokojny, bo szkoła zawsze miała szczęście do aniołów. Nie tylko do Stanisława, ale również księdza Indyka, budowniczych szkoły. Z pewnością takim aniołem stróżem jest również obecny patron, ale szkoła również ma takich aniołów, stróżów współczesnych, szczególnie w Radzie Miejskiej, że wspomnę tu o pani radnej Annie Krakowskiej. Której przy okazji gratuluję znamienitego odznaczenia Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Polonia Restituta. Bardzo serdecznie gratuluję. Czy chociażby radny Tomasz Żmuda, który z okien sprawdza codziennie rano, czy szkoła jeszcze funkcjonuje. Bo również jest mościczaninem, także zdaje tutaj relacje. A propos tego bezpieczeństwa, to jak Państwo widzicie, słusznej postury, człowiek czuje się bezpiecznie przy takim aniele. Szanowni Państwo, jeszcze jedna drobna rzecz, bo prezent z okazji urodzin jest, no to teraz życzenia. No i tak jak Pan Prezydent wyszedł, a na sali jest również skarbnik, to tak myślałem, zresztą potrzebny miałem z tyłu, że może jakiś czek by był przy okazji. Ale skoro nie było, to ja się tu uśmiecham w takim razie do pana prezydenta, do pana skarbnika, no bo czego już można byłoby życzyć szkole? No może jakiejś nowej hali sportowej, prawda? I życzę, drodzy Państwo, żebyśmy za 5 lat, a w zasadzie za 4, spotkali się na jubileuszu 80-lecia i już z nową halą. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, dziękujemy za zabranie głosu. Znakiem rozpoznawalnym naszej szkoły jest duża ilość cyklistów, uczniów dojeżdżających na rowerach. I tak było od początku istnienia szkoły. W 7 roku jej funkcjonowania, w roku przeprowadzki do nowego, czyli obecnego budynku, w suterenach wyznaczone były specjalne stanowiska dla rowerów. Ponieważ uczniów korzystających z nich było wielu, pojazdy były numerowane w widocznym miejscu. I w ten sposób każdy z dojeżdżających miał swój numer, przy czym, co ciekawe, był też rozliczany z tego, czy dojeżdża do szkoły drogami, czy skrótami przez pola, wyrządzając przy tym szkodę rolnikom. Okazuje się również, że po przeniesieniu do nowego budynku dyrekcja szczególną uwagę zwracała na estetykę pomieszczeń i dyscyplinę uczniów.
Każdy z nich musiał przebierać obuwie, a do pantofli nakazano przyszycie pasków płótna z wyraźnie napisanym nazwiskiem właściciela. Jest to sprytne, ale w czasach obowiązywania RODO mogłyby być problemy. Może. Ale kiedy w kolejnym roku na szkolnych korytarzach i w salach założono drewniane parkiety, nieprzerwanie przypominano uczniom o konieczności zmiany obuwia. A kto tego nie robił, chodził boso. A dzisiaj tylko kilka punktów ujemnych z zachowania. Parkiety jednak cały czas są i to te same od początku. Wróćmy do dzisiejszej uroczystości i głos oddajmy kolejnemu gościowi. Zapraszamy pana Grzegorza Kubackiego, wizytatora reprezentującego małopolskiego kuratora oświaty i jednocześnie absolwenta 4 liceum ogólnokształcącego. Szanowni Państwo, odczytam list, jaki z racji dzisiejszego jubileuszu skierowała małopolska kurator oświaty, pani Barbara Nowak. Dyrektor, grono pedagogiczne, Rada Rodziców i Uczniowie 4 Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Pawła II w Tarnowie. Na ręce pani dyrektor składam serdeczne podziękowania dla grona pedagogicznego uczniów oraz Rady Rodziców za zaproszenie do szacownego gremium Honorowego Komitetu Organizacyjnego jubileuszu 75-lecia 4 Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Pawła II w Tarnowie. Okazja ta daje mi możliwość przekazania na ręce wszystkich Państwa wyrazów najwyższego szacunku i uznania za wszystkie te lata budowania szkoły, która wychowała wielu mieszkańców Mościc, Tarnowa i okolic. Kiedy z inicjatywy księdza proboszcza Indyka w lutym 1945 roku powstało prywatne koedukacyjne gimnazjum i liceum pracowników Związku Pracowników Chemicznych w Mościcach, wiadomym było, że powstaje doskonała szkoła oparta o przedwojenne wzory programowe i model wychowawczy. Jej historia to historia ludzi, którzy ją tworzyli i tworzą. To odpowiedzialni nauczyciele, zaangażowani rodzice i uczniowie wystawiający jak najlepsze świadectwo swoim pedagogom. To znamienici absolwenci, to rzesza ludzi doskonale wykształconych i wychowanych w duchu umiłowania i służby ojczyźnie, w duchu rzetelnej nauki i pracy, szacunku do tradycji każdego człowieka, uczciwości i honoru. Życzę z całego serca, by wysiłek wszystkich Państwa i uczniów przyniósł obfite owoce także w kolejnych latach, by czas spędzony w murach tej szkoły był zawsze fundamentem szlachetnych postaw w życiu i źródłem siły, ducha i charakteru, zgodnie z przesłaniem zaczerpniętym z bogatego dziedzictwa myśli patrona liceum świętego papieża Jana Pawła II. To, co otrzymałem w latach szkolnych, do dzisiaj owocuje w moim życiu. Szanowni Państwo, zanim przekażę ten okolicznościowy list na ręce pani dyrektor, pozwolę sobie na osobiste wspomnienie. Jako absolwent tej szkoły w roku 1990 na auli szkolnej odbierałem świadectwo dojrzałości z rąk świętej pamięci profesora dyrektora Krzysztofa Sterkowicza, który do dzisiaj zapamiętałem te słowa, powiedział, był to rok 1990, że jest to pierwsza matura w Polsce w pełni niepodległej. Rozumiemy, co to znaczyło w roku 1990. Poza tym też, korzystając z okazji, ponieważ tak się szczęśliwie złożyło, że praktycznie wszyscy moi nauczyciele, którzy mnie uczyli, są dzisiaj obecni na sali, pragnę podziękować po latach jeszcze raz za to, co mi przekazali, a pani dyrektor bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Panie wizytatorze, bardzo dziękujemy za zabranie głosu. Historia 4 Liceum Ogólnokształcącego w sposób nierozerwalny związana jest z zakładami azotowymi, które we wrześniu 1947 roku zostały ponownie oficjalnie uruchomione i poświęcone.
To właśnie robotnicy zatrudnieni w tej fabryce po zakończonej zmianie pracowali przy wznoszeniu murów nowego gmachu szkolnego. Każdy z nich został też opodatkowany w celu pozyskania funduszy na budowę szkoły. O zabranie głosu prosimy pana Zbigniewa Paprockiego, członka zarządu i dyrektora generalnego Grupy Azoty S.A. w Tarnowie. Dzień dobry Państwu. Trochę mam tremę po tak zacnych przedmówcach, niemniej jednak spróbujemy. Serdecznie mi miło i to dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę tutaj być reprezentantem zarządu Grupy Azoty S.A. na tej pięknej, pięknej uroczystości. Tym bardziej większa radość moja, gdyż moje dwie córki są absolwentkami czwartego liceum. Niestety nie mogą dzisiaj być z przyczyn rodzinnych, osobistych, niemniej jednak prosiły, żeby przekazać życzenia całemu gronu nauczycielskiemu i wszystkim kolegom i koleżankom. Szanowni Państwo, tak jak tutaj wspominali Państwo, jesteśmy nierozerwalnie związani jako Azoty, zakłady azotowe i czwarte liceum. Od początku, tak jak ksiądz profesor Heller wspominał, początki to były dzielone z administracją i dyrekcją azotów. W tej chwili to jest piękny budynek, to jest piękna, zacna szkoła. Chciałbym zadeklarować i potwierdzić, że jesteśmy nadal razem, że będziemy chcieli tą współpracę kontynuować, a nawet ją rozwijać. Też nie przyszedłem z pustymi rękami, przyszedłem z, myślę, z piękną pamiątką. To znaczy tak, czeki też są i będą. Natomiast na ręce pani dyrektor chciałbym przekazać niezwykłą pamiątkę, myślę, statuetkę Eugeniusza Kwiatkowskiego, wielkiego budowniczego II Rzeczpospolitej, Centralnego Okręgu Przemysłowego, portu w Gdyni, a przede wszystkim naszego prezesa w latach 31-35. Mówiliśmy o pięknej willi Kwiatkowskiego. Tak, on tu mieszkał. Chciałbym, żeby on też pilnował tej szkoły, żeby ta szkoła jeszcze wiele jubileuszy przeżywała i razem z nami, z Grupą Azoty. Życzę wszystkiego dobrego całemu pani dyrektor, całemu gronu pedagogicznemu, wszystkim pracownikom, administracji na każdym szczeblu. Życzę przede wszystkim to, co ksiądz biskup Artur Ważny powiedział, żeby to nie było zwykłe nauczanie, żeby to było kształtowanie dalsze młodych ludzi do dorosłego życia. Wszystkiego dobrego i życzę dobrych wspomnień i spotkań. Ciężkie. Dźwigam ruchy ciężary. Panie dyrektorze, dziękujemy za zabranie głosu. Z obserwacji wiem, że nieodłącznym elementem życia szkoły są wycieczki. Nie inaczej było w pierwszych latach funkcjonowania liceum. Zanim jednak możliwa była wymiana młodzieży z zaprzyjaźnionymi szkołami w Humene, Henew czy Schleiden, zanim można było skorzystać z erasmusowych projektów, dyrektor szkoły wyrażał zgodę na wycieczkę pod warunkiem, że było to zwiedzanie fabryki. Przy czym obecność wszystkich uczniów na tej wycieczce była obowiązkowa. Wspomniałam już, że pokoleniowość to coś, co charakteryzuje czwarte liceum ogólnokształcące. Osobą, której życie ilustruje to dobitnie, jest pani profesor Anna Krakowska. Absolwentka z roku 1965, która później w swojej szkole pracowała 40 lat jako nauczyciel języka polskiego, idąc w ślady swojego ojca, uczącego w liceum języka angielskiego. Pani profesor, prosimy o zabranie głosu.
po takich przedmówcach, zwłaszcza po słowach mojego starszego kolegi, bo chyba wolno mi tak powiedzieć, pana profesora Michała Hellera, zastanawiam się, czy powinnam skorzystać z krótkiej, bardzo krótkiej wypowiedzi w imieniu emerytowanych nauczycieli. Ale ponieważ przyjęto tutaj taką bardzo ciekawą atmosferę wplatania do naszych wypowiedzi rozmaitych anegdot, nigdy nie zapomnę, kiedy mój nauczyciel, profesor Henryk Zasada, był uczestnik Powstania Warszawskiego, mówił do mojej mamy: proszę panią, niech ta Hanka nie idzie na polonistykę, bo to taki okropnie trudny zawód. No cóż, kiedy się ma niecałe 18 lat, człowiek bywa uparty i zdecydowany. No, cecha młodości. Dlatego, szanowni państwo, ja naprawdę z zażenowaniem i z pewną nieśmiałością, chociaż nie jest to cytat, mogę powiedzieć, że przemawiając w imieniu nauczycieli emerytowanych, przemawiam także jako absolwentka tej szkoły, witając zwłaszcza koleżanki z mojej klasy, Beatę i Kubę. Witam serdecznie. Ale proszę państwa, ponieważ wszystkie moje dzieci skończyły czwarte liceum, serdecznie też witam obecną tu przedstawicielkę młodego pokolenia, moją córkę Annę. Aniu, pokaż się. A teraz będzie bardziej poważnie, choć bardzo wzruszona i przejęta, skorzystam z tego, co napisałam, choć zwykle nie posługuję się kartką. No i nawet mam przydomek, Anna Małomówna. Skąd ten śmiech? Szanowni zebrani, nie wymieniam wszystkich tytułów, wszystkich nazwisk, bo czasu by brakło. To zaszczyt, kiedy zabieram głos w imieniu emerytowanych nauczycieli. Myślę tu o tych wszystkich, którzy przybyli na dzisiejszy jubileusz, ale również o całej dużej grupie, już za smugą nieodwracalnego cienia. Szanowni państwo, może są dzisiaj z nami? Nie tylko przyszłość wieczną jest. Nie tylko. I przeszłość, owszem, wieczności jest dobą. Co stało się, już nie odstanie chwilą. Wróci idą, nie powróci sobą. Tak mistrz Norwid, dwustulecie jego urodzin obchodzimy w bieżącym roku. Proszę popatrzeć, dwustulecie mistrza Norwida i 75-lecie mojej szkoły. Mistrz Norwid oddaje istotę dzisiejszego spotkania i dowodzi, że między pokoleniami istnieje więź nazwana idą. Swoisty międzypokoleniowy dialog. Taki dialog, który się nie kończy. Jaki? Przede wszystkim przekazywanych wartości pozwalających wspinać się ku wieczności. Jak po dobrze wykonanym zadaniu. Nasza szkoła, nasze marzenia, nasza praca i pamięć. Pamięć, co wciąż pamięta, choć tyle lat umknęło. To ciągle my, teraz, razem. Choćby na ten jeden uroczysty dzień. W imieniu obecnych tu emerytowanych nauczycieli dziękuję z całego serca organizatorom
dzisiejszego jubileuszu, 75-lecia czwartego liceum, dziękuję z całego serca i głębokiego przekonania. Życzę kontynuacji szlachetnej pracy, bo poza wszystkim pozwala ona czynić ludzi lepszymi w szerokim rozumieniu tego słowa. Biskup Artur Ważny, mój kolega sprzed laty, powiedział, że daje nam dwa skrzydła dobra edukacja. Fides et ratio. W tym miejscu jeszcze tylko jedna krótka dygresja, bo mogłam nie zauważyć człowieka, mojego byłego ucznia, Wilhelma, który przysłał mi zbiór swoich opowiadań tuż przed jubileuszem szkoły. Wilhelmie, to od ciebie pochodzą te słowa, że szkoła, nieskromnie powiem, może i trochę ja, pozwoliła uczynić ciebie lepszym. Wilhelmie, dziękuję. Kończąc tę krótką refleksję, taką swoistą laudację za wysiłek ten dzisiaj widoczny i ogromny niewidoczny, wielomiesięczne przygotowania. Jestem tego świadoma. A szczególnie szacunek okazany nam, nauczycielom emerytowanym, którzy przyszli, przybyli tu w tak dużej liczbie, także niewymienionemu jeszcze Tadeuszowi. Tadeuszu, dziękuję ci. Zakończę słowami innego mistrza, mistrza słowa, którego stulecie obchodzimy dzisiaj, Stanisława Lema. Zakończę w imieniu wszystkich emerytowanych nauczycieli, tych, którzy byli i tych, którzy przyszli na dzisiejszą uroczystość. Zrobiłam, co mogłem. Kto potrafi, niech zrobi to lepiej. Dziękuję Państwu. To piękna forma dziękować poprzez prezenty. Myślę, że te kwiaty, pani kwiaciarka powiedziała, proszę panią, muszą być czerwone. Niech te kwiaty symbolizują naszą wdzięczność i pozwolę je sobie złożyć wszystkim organizatorom na ręce pani dyrektor Anety Świech. Pani profesor, dziękujemy za zabranie głosu. Zanim przejdziemy do kolejnej części gali, proszę wszystkich Państwa o powstanie. Baczność, poczet sztandarowy sztandar wyprowadzić. Spocznij. Prosimy o ponowne zajęcie miejsc. Bogactwo szkolnych wspomnień można porównać do drzewa, które rosło, potężniało, mimo różnorodnych, często niesprzyjających warunków zewnętrznych. I do dzisiaj to drzewo wzrusza, a nawet służy innym. Spoglądając w przeszłość, dostrzegamy, że przyszedł czas na młodszych od nas. Nastrój satysfakcji niech zaowocuje powrotem do prostoty i wrażliwości pogłębionej o osobiste uczestnictwo w wędrówce za mądrością. Zapraszamy Państwa do obejrzenia części artystycznej.
śpiewał Mieczysław Fog. Niejedna była jesień, niejedna była zima. Zakwitła słońcem wiosna, potem lato znów. Aż przyszła taka chwila, że nic nas nie powstrzyma. Wspominać dawne chwile, sentymentalnych wspomnień nadeszła dzisiaj ich moc. Słowa splotły sieć, nigdy nie słyszał serca skarg. Mój świat umierał w snach, myśli wrogiem stały się. Moje serce lustrem jest i ciągle jeszcze szuka sił, by wybaczać. Tyle nieotartych łez, zanim los przywrócił sens. Tyle pustych dni, nim uwolniłam się z tamtych chwil. Każdy dzień oddala gniew, bo jego ramię siłą jest. Ocaliła mnie czułość wyśniona. By nie otruć świata smutkiem łez, więc nie pytaj mnie, ile popłynęło łez, zanim los przywrócił sens. Ile pustych dni, nim uwolniłam się z tamtych chwil. Każdy dzień oddala mnie, bo przyrzekam ci więc, że każdy mój dzień
listy. Zobacz, jak dużo listów. Fotografie. Wspomnienia. List zaadresowany do Państwowej Fabryki Zakładów Azotowych. Ten jest zaadresowany do księdza kanonika Stanisława Indyka, proboszcza parafii w Mościcach. Koperta bez adresata. Jest otwarta. Zobaczymy? To lista zapisów uczniów do Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Tarnowie. Filia w Mościcach. Jak dużo uczniów? Ponad 200. Są też nauczyciele. 25 osób. Popatrz. Jest też pierwszy podział godzin. Matematyka, fizyka, polski i historia. Sobota? A w sobotę polski, łacina, historia i przyroda. Znalazłem jakąś listę. Dużo nazwisk. Jan Gdowski, Jan Grela, Alfred Hampel, Stanisław Laska, Józef Peterko, Stanisław Skotarski, Wawrzyniec Wojtasiewicz, Józef Szymański. Jest podpis. Przeczytaj. Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Jest też rok. 1947. Bagaż trudnych problemów. To spotkanie z ludzką dobrocią i mądrością. To spotkanie, które przyniosło nowe fascynacje i zburzyło uporządkowany świat, wprowadzając głębokie rewizje w hierarchii wartości. Wiem! To odcień pasji i posmak przygody. Dawne dni, czułe dni, wonią zup przepojone, wiosna we krwi, szumiał złoty nasz śpiew. Dziś jesienią kalecą, dziś zwiędłe liście z drzew i bolesny sen mi się śni. Z nocy i dni los
płyniemy razem w ten dal. Czy szczęście to, czy to śmierć, czy serdeczny żal, to na zawsze nasze już jest. Nasze już jest, choć boli. Co nam zostało z tych lat? Miłości pierwszej, zeschnie. Szkolna przygoda zawsze miała i nadal ma charakter wysoce indywidualny. Jej zakres zmienia się w kontekście ludzkiego życia. Zależy od przyjętej filozofii życiowej, od upływu czasu oraz związanych z nim przeżyć. Odnosząc się z szacunkiem do wielości stanowisk występujących w naszej szkolnej rzeczywistości, zechciejmy dostrzec codzienną wrażliwość serc, wierność przyjętym ideałom, bogactwo osobowości. Dzisiejszy dzień jest świętem wspomnienia absolwentów, świętem przywoływania w pamięci nauczycieli. Powrót do szkoły to bowiem powrót do tego, co zapisało się w naszej pamięci jako obraz najpiękniejszych lat naszego życia. A teraz czas na wspomnienia, które dały siłę, aby zdobywać świat. Czasie stój, chwilo trwaj. Szlachetni profesorowie i zacni wychowankowie czwartego liceum ogólnokształcącego w Tarnowie Mościcach. Gdyby autorzy filmu przywołali wszystkie ważne postacie związane z tak bogatą i zarazem barwną historią szkoły, film przybrałby formę serialu. Właściwie przez cały okres II wojny światowej w Mościcach istniał bardzo silny ośrodek tajnego nauczania. Pracowało w nim kilkunastu nauczycieli. Z Tarnowa, ze Zbytowskiej Góry,
ale także przesiedleńców ze wschodu i szczególnie pod koniec wojny z Warszawy, którzy trafili tutaj do Mościc po klęsce powstania warszawskiego. Zaopiekował się nimi wszystkimi ksiądz prałat Stanisław Inny. Wtedy, podczas II wojny światowej, mieszkał tutaj, w tym budynku. To była plebania mościckiej parafii. Kościół stał po drugiej stronie ulicy. Ksiądz miał w związku z tym bardzo blisko, a jako proboszcz miał znakomitą możliwość, całkowicie legalną, chodzenia po domach, odwiedzania swoich parafian, ale jednocześnie przenoszenia ważnych informacji i tworzenia dobrego klimatu dla tajnego nauczania. Podczas wojny zostało zorganizowane tajne nauczanie tutaj w Mościcach. Były dwie osoby, które odgrywały istotną rolę w organizacji tego tajnego nauczania. To był ówczesny proboszcz Mościc, ksiądz Stanisław Indyk i pani profesor, która była uciekinierką z Warszawy po powstaniu warszawskim. Znalazła się tu w Mościcach i we współpracy z księdzem proboszczem założyła tajne nauczanie. Ona była dyrektorką, jeśli tak można powiedzieć, tego tajnego nauczania. Były tam oczywiście też inne osoby. Właśnie tu, w mieszkaniu proboszcza, na początku lutego roku 1945 spotkali się wszyscy nauczyciele tajnego nauczania. W nim podjęli decyzję o założeniu gimnazjum i liceum w Mościcach, szkoły działającej na wzorcach przedwojennych. Szkoła powstała w roku 1945. Pierwszy budynek, niski barak administracji, starej administracji, bardzo krótko służył za miejsce do odbywania lekcji dla szkoły. Kilka miesięcy, czy właściwie kilkanaście miesięcy po rozpoczęciu nauki, lekcje przeniesiono do budynku administracji, nowoczesnego, dużego, opuszczonego przez władze niemieckie, okupacyjne i wykorzystywanego tylko po części dla odbudowującej się fabryki. W tym właśnie skrzydle, które widzimy, w skrzydle zachodnim, mieściły się sale lekcyjne. Na parterze uczyli się uczniowie szkoły powszechnej, natomiast na piętrze uczyli się uczniowie technikum chemicznego, dzisiejszego technikum chemicznego i dzisiejszego czwartego liceum w Tarnowie. Właśnie z tego tajnego nauczania zrodziła się inicjatywa, żeby w Mościcach założyć liceum. Wtedy tak to się nazywało trochę liceum, czasem się mówiło przez wojnę gimnazjum, w każdym razie szkołę średnią. Ten budynek szkolny powstawał 3 lata, między rokiem 1948 i 1951. Kto pamięta te czasy, to wie, że tu nie było właściwie ani jednego domu. Jedyny budynek to stara piekarnia. Tak naprawdę budowano ten wielki gmach szkolny na pustej przestrzeni, ale w przyszłości wyobrażono sobie, że będzie to centrum potężnego mieszkalnego osiedla. W momencie, kiedy wybudowano czwarte liceum, obok budowały się domki, w których mieszkali nauczyciele. I pozostało, to taka jedna z przygód, pozostało wielki dół z wapnem, z gaszonym tak zwanym, bo tak to wtedy się budowało, i któregoś dnia wpadła tam krowa. No więc przygoda nieprawdopodobna, pół Mościc się zleciało. Uratowali tą krowę, myśmy też jako uczniowie uratowali, myliśmy ją i tak dalej. No to takich różnych przygód było ogromna ilość wtedy. Zbudowano tę szkołę w zaplanowaniu pierwotnym dla klas podstawowych. Dopiero z czasem połączono, na skutek reorganizacji systemu oświaty, połączono te klasy podstawowe z klasami licealnymi, tworząc tak zwane 11-latki. Projektantem budynku był krakowski inżynier. Nazywał się Ojak. Budynek powstał w stylu socjalistycznym, ale w duchu konstruktywizmu. Potężny, nowoczesny gmach, może nieco podobny do głównych budynków Akademii Górniczo-Hutniczej, a może Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie? Przecież to smakuje bardzo podobnie, jeżeli chodzi o architekturę. Natomiast
jest pewnym nieporozumieniem, coś, co funkcjonuje wśród mościczan od bardzo wielu lat. Inicjatorem budowy tego budynku nie był Stanisław Anioł. Inicjatorem budowy tego budynku był ówczesny przewodniczący Gminnej Rady Narodowej w Mościcach, Stanisław Laska. Dyrektorem zakładów był w tym czasie Józef Szymański. To oni podjęli decyzję o zbudowaniu szkoły w tym miejscu i w taki sposób, rękami pracowników zakładów azotowych. Była taka historia w 1949 roku, na Boże Narodzenie, pierwszy dzień Bożego Narodzenia, o 8 wieczór, padła do nas bezpieka chyba, bo po cywilnemu, i zaresztowała nas trzech, wyprowadziła do na milicję, która była w starym kasynie tak zwanym, na pierwszym piętrze, gdzie okazało się, że jest 15 chłopaków. Przed pasterką Hille Kadził, czyli Barek, powiedział: słuchaj Staszek, aresztowany jest Zdzisek Szymanowski, i jeszcze któryś z nich, już nie pamiętam który, to już się robią kiepskie czasy. Po pasterce pomóż mi wyrzucić broń. Myśmy tą broń nosili, na drugi dzień mnie łapią. I bez przerwy cośmy robili, gdzieśmy byli i tak dalej, wszystkich przepytują. No i wobec tego powiedziałem tak, niby się krępując, że no nie, no byliśmy, byłem dziewczyną, no byłem, u kogo? No i powiedziałem: u Ilki Korci. On tam mrugnął na drugiego i ten drugi znikł. Okazało się, że on pojechał do Korciów. Ilka Korczówna, jak przyszedł, zorientowała się, że to jest jakaś policja, coś takiego. Zaczął ją wypytywać, a która doskonale wiedziała, że myśmy nieraz narozrabiali tu i tam, i że jeżeli już o mnie pytają, to znaczy gdzieś jakaś draka była. Rumieniąc się, prawda, powiedziała: no tak, był. No i rano mnie wypuścili. Oni chcieli wyłapać tam jakiś ten opór chyba i chcieli to jakoś sprowokować. A ten głupi Barcewski zrobił tą tajną organizację, zorganizował taką grupę wśród powszechnych. Ty gówniarze, nie bardzo wiedząc, o co chodzi, bawiąc się prawdopodobnie nie ma gdzie wojsko, w noc wigilijną wybili szyby w baraku tym administracji starej, gdzie były jakieś biura, sprofanowali portrety władców i ukradli maszynę do pisania. I stąd była ta cała historia. Oni chcieli wiedzieć, kto to zrobił. Ale byli przekonani, że to liceum. I stąd się ta sama zabawa wzięła. Z Łozińskim żeby zrobili kawał. Proszę. Dźwigowski biedny się rozpłakał na Auri. No, autentycznie się rozpłakał. A myśmy uśmiechnięci wrócili do mnie, do magazynu na dół. Tam miałem broń. Po pierwsze Stalina było. Postawił mi wieszek. Po pierwsze Stalina. I kto pierwszy? Kto pierwszy? I strzelaliśmy dotąd do tej postaci, aż się rozleciało.
Za czasów panowania jedynie słusznego systemu na młodzież czekały wydarzenia marca roku 1968, coroczne pochody pierwszomajowe i ostatecznie stan wojenny. Liceum zmierzało ku finałowi, czyli ku maturze, a tymczasem w kraju mieliśmy stan wojenny. I to był taki naprawdę trudny okres. Dyrektorem liceum był wtedy pan profesor Sterkowicz, wspaniały człowiek i wybitny nauczyciel, uczył nas historii, a oprócz tego kierował szkołą w taki sposób, że bez specjalnych wiwatów, bez emocji, bez niepotrzebnych sytuacji doszliśmy do matury. Co nas to kosztowało? Cena nam się wydawała wtedy bardzo wysoka i do dziś myślę, że była. Nie mieliśmy studniówki. Nie wiem, czy byliśmy jedynym rocznikiem, który nie miał studniówki, ale u nas jej nie było. Wydawało się wtedy, w tamtej sytuacji, że to nie chodziło o to, czy wkroczą, czy nie wkroczą, ale chodziło o to, żeby jakiś przypadkowy, niepotrzebny incydent nie spowodował na przykład niemożności przystąpienia do egzaminu dojrzałości. Oczywiście były utrudnienia, myśmy te utrudnienia omijali, na przykład jeżdżąc na narty, zdobywając jakieś tam lewe pozwolenia na opuszczenie granic miasta i tak dalej. To się działo, natomiast no, byliśmy jeszcze bardzo, bardzo młodymi ludźmi. Czas na refleksję, która dotycząc lat 50. swoje uzasadnienie znajdowała także w kolejnych dekadach. Profesor Zasada, bo należał do właśnie grona tych przedwojennych nauczycieli, mówił mojemu ojcu, że zaobserwował w tej swojej nauczycielskiej karierze powojennej taki punkt, w którym młodzież się zmieniła. Powiadał tak, i przed tym punktem, i potem ta młodzież zawsze była bardzo silnie antykomunistyczna, w przeważającej części. Na przykład w naszej klasie chyba tylko jeden lub dwoje należało do ZMP, Związek Młodzieży Polskiej. Nikt inny nie należał. Był zatem taki punkt, który coś zmienił. I przedtem, i potem młodzież była antykomunistyczna, ale mówi, po tym punkcie młodzież zaczęła myśleć tak, jak komuniści chcieli, żeby myślała. W wielu sprawach. Jaki to był punkt? To był moment wprowadzenia telewizji. I to właśnie wskazuje na to, jak telewizja mocno oddziałała. Tutaj nauczyciele przyszli z różnych stron Polski, no bo to była Polska, więc z Kresów, z Powstania Warszawskiego, więc tych nauczycieli mieliśmy różnych, ale znakomicie różnych, bo to byli prawdziwi, wspaniali nauczyciele, których, no ja myślę, że uczniowie kochają swoich nauczycieli, tak do dnia dzisiejszego ja kocham tych swoich nauczycieli. Tą Hankę Kosprzykówną, tego Dziunikowskiego dyrektora Ostrego. Były takie osoby, to są nauczyciele, nazywaliśmy ich profesorami, tak się wtedy mówiło, które no, na całe życie zapadły w pamięć. To były postacie, które nas formowały. Mieliśmy to szczęście, że w gronie profesorskim, które nas uczyło, znajdowało się jeszcze całkiem sporo przedwojennych tak zwanych nauczycieli. Myśmy ich tak nazywali, przedwojenni. Oni się wyróżniali. Wyróżniali się innym przygotowaniem, dojrzałością, a także stosunkiem do uczniów. To był jakiś szacunek niewymuszony, tylko ze strony uczniów dosyć naturalny. Myśmy instynktownie inaczej się odnosili do tych młodszych nauczycieli, których też niektórych bardzo lubiliśmy. Niektórym robiliśmy psoty i dobrześmy się nieraz dali we znaki. Natomiast z tym starszym tośmy nie bardzo się odważyli robić coś takiego niezbyt przyjemnego, ale
stosunki między nami były takie no bardzo, bardzo sympatyczne, jak teraz pamiętam. Byli dla nas naprawdę autorytetami. No pater, Tuba. Tuba, znaczy przezywany był Tuba, uczył łaciny. No to nie był popularny język, ani w ogóle lekcje łaciny. I właściwie połowa mojej klasy matematyczno-fizycznej uciekła właśnie do tej klasy, żeby mieć spokój z łaciną. Bo nie wszyscy tak bardzo się do niej nadawali. Muszę wymienić na pewno pana Kasprzyka, który był opiekunem naszej klasy przez wiele lat i z tą klasą się bardzo zżył, tak obustronnie. Takim trochę był naszym, może nie ojcem, ale dobrym wujkiem. Miał duże poczucie humoru, co ceniliśmy bardzo. Była jego żona, pani Kasprzykowa, która też się cieszyła wielkim autorytetem. Miała kiepski wzrok, ale potrafiła mimo tego kiepskiego wzroku ładnie zapanować nad całą klasą i wiedziała, co się gdzie dzieje. Profesor Padlewski, który uczył geografii, który był wysoki, tęgi, miał basowy głos, wyglądał bardzo groźnie, ale był niezwykle dobrym człowiekiem. Jeszcze wspomnę profesora Ferenca od biologii. Pamiętam taki obrazek, jak on gdzieś idzie korytarzem szkoły, a za nim drepcze mały jeż. Hanka Kasprzyk uczyła nas języka francuskiego. Tak. Oczywiście matematyki tam pomagała, ale moją klasę uczyła języka francuskiego. I była, że tak powiem, zakochana w balladzie o Rolandzie. Roland sans l'amour, l'on te prend, elle va se coucher sur le dach i tak dalej. Wspominam z wielką sympatią naszą wychowawczynię, panią Anię Kasprzykową, Kasprzykówną. Ja mam z nią... Mieliśmy z nią bardzo bliski kontakt, ponieważ ona była turystką zapaloną. Ona w ogóle była alpinistką. Ona chodziła po górach w Alpach. Ona tam miała bardzo poważny wypadek, który niestety był przyczyną do jej śmierci. Bo leczenie, które potem miała bardzo intensywne po tym wypadku, spowodowało niestety to, że po prostu przedwcześnie zmarło, bardzo wcześnie. Ale pani Hanka Kasprzykówna organizowała nam wspaniałe rajdy. Pani Bulagowa, która była jak gdyby naszą powierniczką, jeśli chodzi o te sprawy teatralne i pozwalała nam robić to, cośmy lubili najbardziej, to znaczy nie chodzić na lekcje. W zamian za to musieliśmy się wykazać w teatrze, w kabarecie, no Bóg wie o czym jeszcze. Mijały lata, wraz z ich upływem zmieniali się dyrektorzy. Po Janinie Dębowskiej szkołą kierował Jan Grela, następnie Jan Padlewski, po nich przez 19 lat Aureliusz Dziunikowski. Od września 1970 roku przez kolejne 20 lat dyrektorem liceum był Czesław Sterkowicz. Po nim funkcję tę sprawowali Władysław Węgiel oraz Marek Smoła, a od 2017 roku druga w historii liceum kobieta, Aneta Święk. Od wielu lat istotną postacią w pejzażu szkoły pozostaje Tomasz Bryk, człowiek, który ponoć wie o szkole wszystko. Ja miałem to szczęście, że w czwartym liceum spotkałem co najmniej kilku doskonałych profesorów, nie tylko nauczycieli przedmiotu, ale i pedagogów, ale i osoby, które pokazały, w jaki sposób układać swoje dalsze życie. Jeśli chciałbym albo mógłbym wspomnieć, to na pewno dla mnie, który chodziłem do klasy matematyczno-fizycznej, taką pomnikową postacią była pani profesor Witek, matematyczka, osoba niesłychanie zorganizowana i profesjonalista do szpiku kości.
Po jej szkole można było powiedzieć, że matematykę ma się w jednym palcu. I tak rzeczywiście było. Pokazała nam, że należy pracować sumiennie, rzetelnie i efekty przychodzą niezależnie od tego, jak bardzo uczeń się opiera. No oczywiście byli kolejni profesorowie, wspaniałe lekcje języka polskiego z panią profesor Krakowską, pamiętamy do dzisiaj, zaszczepiła przynajmniej u mnie takie zamiłowanie do literatury, zamiłowanie do czytania, do refleksji. Oczywiście nasza wychowawczyni, pani profesor Radwan, myślę, że oprócz języka rosyjskiego, który wtedy królował, prawda, we wszystkich szkołach, a nauczyła nas go na całkiem niezłym poziomie, to tej pani profesor zawdzięczam nauczenie pewności siebie. Młody człowiek często jest pełen rozterek, czy podoła, czy on jest na właściwym miejscu, czy to jest dla niego, czy się nadaje. Myślę, że właśnie ta pani profesor pokazała mi akurat taką ścieżkę, że należy docenić swoją wartość. Tu nie mówię o żadnej megalomanii, ale po prostu sprzedać się za właściwą cenę i że to jest możliwe. Przychodzi do naszej klasy, to była klasa humanistyczna, pani profesor Aleksandra Twardy, nauczycielka języka polskiego. Pani profesor co jakiś czas, przychodząc na naszą lekcję, pojawiała się w czerwonej sukience. I my jak wiedzieliśmy, że ona przychodzi w czerwonej sukience, to znaczy, że nie będzie dobrze dzisiaj i że trzeba już się tutaj nastawić, że lekcja się może różnie zakończyć. I tak też bywało. Ale przychodziła też w innych sukienkach, gdzie lekcje były łagodne, bardzo sympatyczne, wesołe, ale generalnie bardzo się wszyscy kochaliśmy z panią profesor. W 2005 roku uczniowie, rodzice oraz nauczyciele postanowili, a Rada Miasta Tarnowa podjęła stosowną uchwałę, by czwarte liceum ogólnokształcące nosiło imię Jana Pawła II. Mi się wydaje, że wszyscy razem w czwartym liceum tworzyliśmy taką atmosferę, która była po prostu fajna. To sprawiała, że fajnie było przyjść do szkoły, zawsze można było się spotkać z znajomymi, z uczniami. No i jednak te lekcje były prowadzone w sposób ciekawy, szczególnie niektóre lekcje. Że język polski był prowadzony w fajny sposób, bo mieliśmy bardzo charyzmatyczną nauczycielkę, która jednak w bardzo inteligentny sposób prowadziła lekcje i do tej pory mam fajne wspomnienia i fajne refleksje właśnie z tych lekcji u pani profesor Krakowskiej. Tak, pani profesor Krakowska była też bardzo surową nauczycielką. Ja pamiętam, że ja się jej dość trochę bałam, ponieważ język polski nie należał do moich takich ulubionych przedmiotów. Zawsze miałam problem z pisaniem jakichś esejów, opowiadań, wypracowań. To nie ukrywam, że to była zawsze moja taka słaba strona. Ja się zgadzam. Okej, to kończymy. Pani profesor Krakowska była bardzo jest bardzo charyzmatyczną osobą, nauczycielką i tutaj nie dało się, powiedzmy, jej nie zauważyć w szkole. Każdy nauczyciel był tutaj różnorodny, to samo dotyczy uczniów. Ja chyba najlepiej wspominam pana profesora Muchę, ponieważ mimo, że na początku ogromnie się go bałam, to do tej pory uważam, że był on świetnym nauczycielem. To ja natomiast najbardziej wspominam panią profesor Porosły, pomimo tego, że była bardzo wymagającą nauczycielką i ostrą, to po całym okresie nauki 3 lat pokazała nam to, że wymagając możemy coś osiągnąć. Pani pamięci, oczywiście zakładają nauczyciele, którzy nie uczyli przedmiotów wchodzących, gdy przygotowywałam się do matury, ale chyba najbardziej zapadała mi pamięć pani Pokrywka, która była naprawdę bardzo optymistyczną osobą i aż ta empatia od niej emanowała i pamiętam, że teraz jak w pierwszej klasie mieliśmy chyba pierwszy czy drugi język polski, a ona wpadła, zakręciła się raz i już tak pacnęła śmiechem i wybiegła i powiedziała, nie ta klasa, nie ta klasa. Nie miałam wybrać najbardziej charakterystycznych nauczycieli, którzy zapadną mi najbardziej w pamięć. Na pewno bym wybrała pana profesora Muchę i pana Marka Smołę, dlatego że byli, czy jednocześnie tym, że byli bardzo wymagający, byli bardzo ludzcy i na ich lekcjach chodziło się z wielką przyjemnością.
Czwarte liceum ogólnokształcące zawsze szczyciło się plejadą znakomitych wychowanków. Z tej szkoły wywodzi się mnóstwo wybitnych osobowości, wybitnych, do których należy m.in. niekwestionowany autorytet ksiądz profesor Michał Heller. Dumą mogę powiedzieć, że ksiądz profesor jest niekwestionowanym autorytetem, a z jeszcze większą dumą, że jest z naszego miasta, jest z naszej szkoły, z czwartego liceum ogólnokształcącego. Z kilkoma moimi kolegami ze szkoły średniej utrzymywałem i utrzymuję kontakt. I niektórzy rzeczywiście są wybitnymi postaciami. No tu trzeba by wspomnieć profesora Zygmunta Kolendę, który no, jest postacią znaną w Krakowie i działa przy Polskiej Akademii Umiejętności. W okresie Solidarności miał zostać rektorem AGH, ale władze się nie zgodziły. Bardzo wybitny też uczony, skończył Politechnikę na Śląsku. Zajmuje się energetyką. Innym takim kolegą to jest Janusz Nowotny, który wyemigrował z Polski, uciekł po prostu za czasów komunizmu. Z początku trochę tułał się po różnych miejscach za granicą. Wreszcie osiadł, znalazł trwałą posadę na antypodach w Australii. I zajmował się i teraz już jest na emeryturze chemią, bo był wybitnym chemikiem. Między innymi pracował nad tym, żeby zmusić wodór, aby był źródłem paliwa, no, między innymi do samochodów. Ponad 10 lat byłam w Kadrze Narodowej Polskiej bez finansów sportowej na czas i mam na swoim koncie Mistrzostwo Świata Juniorów. W 2010 roku byłam też wicemistrzynią świata seniorów w 2014 roku. W 2016 wygrałam Puchar Świata w Chinach. Kilka medali Pucharu Świata, złoty, srebrny, kilka brązowych. Chyba to jest 3 srebrne, jeden brązowy i jeden złoty. No i kilkukrotnie byłam mistrzynią Polski tak samo. Tak już to taki dorobek. Jeśli chodzi o wspinanie, no to zajmuję się głównie wspinaczką skalną aktualnie i mam na swoim koncie kilka bardzo trudnych przejść skalnych. Natomiast wcześniej byłam w Kadrze Narodowej w boulderingu, czyli we wspinaczce na niskie formy bez asekuracji. Wygrałam Mistrzostwo Polski, mam też na swoim koncie wiele medali, Pucharów Polski. I myślę, że to by było na tyle. W gronie znamienitych absolwentów, obok księdza profesora Michała Hellera oraz profesorów Zygmunta Kolendy i Janusza Nowotnego, należy wymienić także księży biskupów Bronisława Dębowskiego i Jana Styrnę oraz redemptorystę profesora Andrzeja Wodkę. U schyłku lat 50. szkolne koło dramatyczne z powodzeniem wystawiało inscenizacje romantyczne, wzbudzając uznanie wśród grona pedagogicznego, rodziców i rówieśników. Jednak największym osiągnięciem stał się spektakl Farfurka Królowej Bony. Bardzo to był wspaniały spektakl. Myśmy brali udział w konkursie szkolnych zespołów teatralnych w Krakowie, gdzie zdobyliśmy drugie miejsce. Ogólnopolski to był konkurs. Powiem taką ciekawostkę. Graliśmy przez cały rok tę sztukę prawie, szkolnym. Graliśmy ją w szkole, ale nie tylko. To się wszystko dzieje za czasów Zygmunta Starego. Wazy Bona przyjeżdża, przywozi sobie z Włoch farfurkę. Farfurka jest to po prostu naczynie na orzechy. Piękne, prawda? I tę farfurkę nagle niosąc dwórki, rozbiły. I jest tragedia, bo to była ukochana farfurka królowej Bony i teraz co zrobić? No wpada na pomysł tam taka jedna przekupka krakowska, że jest Szymon Donica, mistrz, którego gra Jasiu Ożga i on to na pewno sklei. Objazdowe nawet to przedstawienie było, bo jeździliśmy po aulach różnych liceów. Przedstawialiśmy. Grałem tam Szymona Donicę, rzemieślnika. To było
stricte historyczne. Myśmy chcieli zachować ten klimat. W pierwszej wersji mieliśmy pożyczyć stroje z Krakowa. Wróciliśmy z niczym. I dlaczego, do czego zmierzam? Bo mówię o tych finansach. Pani Bulagowa wówczas pożyczyła, bo też nie miała, to trzeba było dużą kwotę pieniędzy pożyczyć, żeby kupić metry wielkie, kilkanaście metrów atłasów różnych. Pani świętej pamięci Natura Eni Waleszczyńska, jedna z matek naszej koleżanki, która tam właśnie była, jedną z górek, całą noc z uczennicami szyły strój dla królowej Bony, bo to było najważniejsze. Bo innych można było jakoś tam przemycić. Natomiast królowa musiała być ubrana jak królowa. Farfurka królowej Bony to nie była taka zwykła sztuka, sztuczyło, tylko to był trochę musical. Myśmy byli szczęśliwi z tego powodu, że mogliśmy wystawić tę sztukę. Bawiliśmy się cudownie. Mieliśmy mnóstwo różnych sytuacji, wpadek i tak dalej, gdzie Jasiowi, czyli Szymonowi Donicy spadła peruka na samym podczas występu, bo ja się potknęłam i po prostu zjechałam mu po głowie razem z peruką podczas spektaklu. To by... No ale widzowie myśleli, że to tak ma być. Byliśmy bardzo popularni. Ja byłem popularnym aktorem niebywale. Tak to było. Cieszyłem się z tego, bo adorowały mnie moje koleżanki. No, to było pięknie. Bawiliśmy się świetnie. Było to dla nas, było wielką przyjemnością brać udział w tych spektaklach. W księdze honorowej zostało zapisane, że na przestrzeni lat w szkole gościli wybitni aktorzy polskich scen teatralnych i filmowych. Między innymi Jerzy Trela, Wieńczysław Gliński, Ewa Wiśniewska, August Kowalczyk, Jerzy Kamas, Krystyna Sienkiewicz, Krzysztof Kolberger, Anna Seniuk oraz Jerzy Bińczycki. W pierwszych latach po wojnie z Mościckim Gimnazjum byli związani słynni w następnych dekadach muzycy i kompozytorzy. Twórca polskich przebojów Jerzy Awratowski oraz autor tarnowskich szlagierów i kompozytor muzyki poważnej Kazimierz Ożga. To byli koledzy mojej starszej siostry. Ona była parę ładnych lat starsza ode mnie i też tutaj chodziła do tego liceum. Ożgę i Awratowskiego pamiętam stąd, że oni jako muzycy grali na mszach świętych szkolnych. Jako Awratowski tam był przy organach, to w niektórych momentach cały kościół lekko falował w rytm muzyki. Jakieś elementy jazzowej muzyki tam się pojawiały. Wszyscy to bardzo, bardzo lubili. Ksiądz Czerniak, który był katechetą, tutaj przy odprawie, nie miał nic przeciwko temu. A potem Awratowski został bardzo znanym kompozytorem, Ożga tak samo. O tym się zapomina, ale był chór w liceum. I to nie był chór, że się wszystkich wpychało i wyjdzie i tam całe liceum wyło. Nie, nie, tylko profesor Kimlowa wyjmowała tych, którzy mogli śpiewać. I śpiewali w tym chórze. Oczywiście wszyscy się krzywili, bo co to w chórze tam? No ale ten chór był. I to był chór no, na owe czasy. Jak teraz sobie pomyślę i przypomnę, to profesjonalnie był wysoko postawiony. Taki zespół, ja nie pamiętam w tej chwili jego nazwy już, bo mi wleciała z głowy, ale pamiętam nazwiska chłopaków, którzy tam grali. Jasiek Ożga był tym, który ten zespół jak gdyby kompletował, a to z tego powodu, że jego brat Kazimierz był tu znanym muzykiem i też twórcą kabaretowym i też piszącym bardzo dobre teksty. W zespole, który powstał w 1958 roku, grał też Stefan Czyż na klarnecie, ale przede wszystkim założyciel grupy, puzonista i trębacz Romuald Słowik, który z czasem stał się cenionym instrumentalistą. A
myśmy grali no taki troszkę swing. Alek Słowik na burzonie domu. Ja byłem człowiekiem perkusistą, gitarzystą i czasem saksofonistą razem, no bo to tak się no, trzeba było. Najfantastyczniejszą historią to było to, że Bośka Łabędź grała na fortepianie. No i tak to wyglądało. Trochę było to kłopotliwe, dlatego że no, ze względów, no, nie wiem jak to nawet, to było niesłuszne, to była muzyka niesłuszna do końca. Zespołnik był bardzo fajny na wszystkich naszych takich po tańcówkach szkolnych, które się czasami odbywały, to ten zespół stale nam przygrywał, a myśmy się za tym zespołem w kuluarach chowali i wyczynialiśmy tam różne wesołe rzeczy. Blisko matury to jest okres, gdzie twist się tańczyło, twista się tańczyło. Tańczę twista jak artysta, teraz się wszyscy śmieją, ale to było fajne, to było znakomite. To był ten okres, gdzie zaczynaliśmy już twista i grać, i tańczyć, bo też mówię o tym, że graliśmy jako jedyna kapela, to rzecz była nieprawdopodobna, że dyrekcja się też na to zgadzała. Mało tego, myśmy mieli tu w szkole radiowęzeł, który na dłużej przerwie uczniowie, którzy się znali na tym, o tak to nazwijmy, byli tam, mogli wejść i muzyczkę się puszczało bardzo, oprócz komunikatów, puszczało się bardzo ładną muzyczkę. A jeżeli uczeń miał ładną płytę taką właśnie z twistem czy z czymkolwiek innym, to ta muzyczka szła podczas długiej przerwy. W kolejnych dekadach muzyka stale gościła w murach liceum. W latach 70. powstał tu m.in. zespół Melizmat kierowany przez Barbarę Trojak i Władysława Strejczka. Dla mnie ważna była muzyka. Muzyka tamtych czasów. Interesowałem się tym i wraz z kolegami, koleżankami fascynowaliśmy się tymi zjawiskami ówczesnych czasów, a działo się wtedy bardzo wiele. Wiązało się to również z kursami tańca, które miały miejsce w szkole i gdzie mogliśmy zrealizować również swoje inne zainteresowania. Mianowicie chłopcy interesowali się dziewczynami, a dziewczyny nie były obojętne. Zawiązywały się przyjaźnie, zawiązywały się pierwsze miłości. I myślę, że to był też bardzo ważny element życia licealnego. Lutego 1959 roku w mościckim kasynie zaprezentowano pierwszy program teatrzyku autora i aktora. Wkrótce potem tworzący go zespół, już jako kabaret Osesek, zyskał niezwykłą popularność zarówno wśród starszych, jak i młodszych widzów. Uczniowie czwartego liceum zapragnęli stworzyć jego młodzieżowy odpowiednik. Zdecydowaliśmy się na zrobienie czegoś jako z jednej strony alternatywę do naszego kółka dramatycznego, które bardzo było prężne, wspaniale działające, ale był to repertuar bardzo poważny. Temy, jak wiadomo, 15-16-latkowie, 17-latkowie. Chcieliśmy mieć jakąś odskocznię od ciągle tych poważnych tematów. Biorąc jeszcze pod uwagę, że był to okres jeszcze, gdzie ciągle tkwiła w nas tematyka powojenna. Bo to było, jak wiadomo, niedługo po wojnie, więc te dwa trendy takie były, gdzie chcieliśmy się z tego wyzwolić troszkę w jakiś sposób. I powstał po prostu kabaret. Spiritus Movens z naszego kabaretu był Januszeczko. Żeby było dowcipnie, to rozumie, że Spiritus, ale dlaczego Movens? Przypadek całkowity. Przypadek całkowity. No i w rodzinie miałem też parę osób takich, którzy mieli trochę niezwykłe poczucie humoru. Chyba próbowałem ich naśladować i stąd się może to wzięło. Pierwsza nasza robocza taka próba już prawie, że bo każdy coś tam przyniósł ze sobą, odbyła się u Janusza w domu.
Był tam wtedy Jasiu Ożga, Janusz, ja i ktoś jeszcze, ale ja już nie pamiętam. Było to tak dawno. I było to na zasadzie burzy mózgów. Janusz miał jakieś już teksty przygotowane, w ogóle zaczęliśmy opowiadać, jak to ma, jak sobie wyobrażamy. No i zdarzyło się, no było parę tekstów, w zasadzie głównym tekściarzem był Janusz. Zupełnie mi nie wychodziło pisanie tekstów takich, które się dedykowało dziewczynom, to nie, to mi nie wychodziło. Ale jakieś tam śmieszne teksty, wesołe, to nawet nie się nie wychodziło. Zresztą pani Bulagowa, o której Danusia wcześniej mówiła, która uczyła mnie języka polskiego, miała ciągły problem, co ze mną zrobić. Ponieważ odpowiedzi ustne, szczególnie te przy tablicy, moje były zawsze fatalne, bo sprowadzałem wszystko do żartu. Dlatego bardzo często otrzymywałem oceny bardzo niedobre. Ale potem, jak trzeba było napisać jakąś pracę pisemną, no to nie miała wyjścia i z żalem mówiła, że no niestety muszę ci dać bardzo dużo. Był taki sketch, co który z naszych wielkich wieszczów, poetów powiedziałby na temat niewymownych, no mówiąc po prostu gaci, bo to nie będziemy używać eufemizmów, a chodziło o gacie, męskie zresztą, prawda? No więc było tak, jeśli dobrze pamiętam, była to taka scenka, gdzie każdy kolejny mówiący pewną kwestię wychodził z gaciami w ręce. Były to te gacie przedziwne, jakimiś troczkami, gdzieś po dziadkach, po pradziadkach się znajdowało takie, prawda, starocie. Przez scenę był przewieszony sznurek, każdy trzymał te gacie, mówił swoją kwestię, wieszał gacie i wychodził. No więc to powiem, co zapamiętałam. Na przykład, co powiedziałby Słowacki, gdyby miał powiedzieć. No więc było. Trzy razy księżyc obrócił się złoty, zanim w cedecie dostałem galoty. I zrazu z nimi biegłem na pustynię, wiedząc, że człowiek w galotach nie zginie. No i koniec. Kwestii wieszał, gacie szedł. Na przykład, co powiedziałby Kochanowski o gacie? No to wiadomo, cóż mógł powiedzieć. O wygadki moje, gateczki kochane, codziennie noszone, codziennie zmieniane. Gdzieście się podziały, gdzieście się zgubiły. Wróćcie, bo mi świat bez was stał się niemiły. No, jako zupełna, prawda, zupełne przeciwieństwo do tych wierszy naszych, pan Harasymowicz, który wtedy był takim awangardowym poetą. No co powiedziałby pan Harasymowicz? Ano powiedziałby tak. Gdy widzę gacie, mówię Grenlandia. Gdy widzę Grenlandię, mówię gacie. Bo jedno jest białe jak śnieg, a drugie jest białe jak gacie. Nasi komicy, Jasiek Gorzyka i Romek Górak, którzy stale prowadzili jakieś dyskursy między sobą, te dyskursy wszystkich bardzo, bardzo bawiły. Mówili we wszystkich językach, jakich kto by nie chciał. No i gdzieś, jak się trafiła okazja, no to wchodzili do sklepu, stawali w jakichś tam odpowiednich pozach i modulując głos odpowiednio, pytali się, proszę mają, czy są podwiązki męskie firmy Jackson i Humbertika, numer 8,5. No i wtedy mina takiej ekspedientki była czymś cudownym. Wszyscyśmy rechotali, którzy byli razem w tym sklepie, natomiast oni dwaj przechodzili wtedy na jakąś wzajemną wymianę zdań, na przykład w języku chińskim czy francuskim, obojętnie, nie było znaczenia. I zostawialiśmy tą panią z tymi skarpetkami, tymi podwiązkami taką bardzo zadumaną. Mijały lata. Uczniowie z kolejnych roczników kończyli szkołę. Jednak poczucie humoru zawsze było obecne w murach czwartego liceum. W 1980 roku absolwentem szkoły został Tomasz Olbratowski, z czasem dziennikarz i felietonista, ale przede wszystkim znakomity satyryk radia RMF FM.
pandemiczna wiosna 2020 roku faktycznie nie napawała optymizmem. Wywoływała dużo lęku, strachu, niepokoju, frustracji i wszyscy uczyliśmy się bycia w nowej sytuacji. Pandemiczny wrzesień, czyli właściwie październik, jesień 2020 wygląda już nieco inaczej. Znów puste korytarze, znów byliśmy z uczniami tylko przez krótki okres, czyli od września do połowy października, ale nauczyliśmy się już troszkę. Nauczyliśmy się pracować wirtualnie, nauczyliśmy się żyć w tej wirtualnej, trudnej rzeczywistości. Może nie tyle nauczyliśmy się, co byliśmy zmuszeni nauczyć się jej. I to nie jest tak, że ona nam odpowiada i odpowiadała. Nigdy tak nie będzie, bo nikt nie zastąpi żywego kontaktu z uczniem i nauczyciela z nauczycielem, z rodzicem. Niemniej jednak myślę, że w bardzo szybki sposób zorganizowaliśmy się do tego, żeby nauczanie przebiegało w jak najlepszy sposób. I tak się dzieje rzeczywiście. Śmiało mogę powiedzieć, że jesteśmy jedną ze szkół w Tarnowie, która w błyskawiczny sposób nauczyła się żyć i pracować w warunkach pandemii. Wiktoria, jakbyś mogła podać w takim razie pierwsze produkty karboksylacji w tych procesach? A to jeśli chodzi o właśnie typu C3, to PGA. Świetnie. A jeśli chodzi o T4, to patrzkawie od spodu. Super, bardzo dobrze. Dzisiaj, kiedy już pandemia trwa ponad rok, kiedy większość czasu uczniów nie ma niż są, gdzie owszem, dalej ważne jest nauczanie, przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych, to ja myślę sobie tak, że w tej chwili najważniejszą rzeczą nie jest podstawa programowa, nie jest realizacja materiału. Najważniejszą rzeczą teraz, po powrocie uczniów do szkoły i generalnie nawet teraz, kiedy ich nie ma, jest uczenie ich na nowo, nawiązywanie relacji międzyludzkich i życia w społeczeństwie rzeczywistym, wśród ludzi, a nie w wirtualnym świecie. Wiem, z jakim zespołem nauczycieli przyszło mi pracować. Wiem, jakich mamy uczniów, a to jest szkoła, w której jest klimat specyficzny i ludzie, którzy ten klimat tworzą, cała społeczność, po prostu potrafią naprawdę zrobić wiele dobrego i wiem, że gdzie jak gdzie, ale w czwartym liceum ta normalność na pewno zostanie przywrócona. W dniu ucznia zrobiliśmy taką rzecz, że napisaliśmy karteczkę jako klasa, bo mieliśmy pierwszą lekcję wychowawczą akurat z panią profesor. Napisaliśmy po nitce do kłębka. I nie było nikogo z nas w klasie, myśmy byli w lasku. A nitka była zawiązana na biurku i prowadziła rzeczywiście nitka aż do lasu. I ona przyszła do nas. Nie zrobiła nam żadnej awantury, ani niczego, była bardzo piękna. Musiała nas bronić przed dyrekcją, bo cała klasa wyemigrowała ze szkoły, a wtedy... Mąż pani Kasprzyk, stary Kasprzyk, nie bardzo się przykładał do tego, uczył nas chemii, ale tak uważał, że jak ktoś nie chce się nauczyć, to co ja go będę męczył. Ale bardzo lubiał tych uczniów, którzy grali w szachy. I jeżeli dało się go tak, ponieważ już był podział w liceum na matematyczno-fizyczne i humanistyczne, i niektóre lekcje mieliśmy razem, niektóreśmy mieli osobno. Chemia, no matfizchemia była osobno. Było nas tylko 10 osób w tej klasie matematycznej. To jak się dało go na szachy napuścić, to godzina zawsze jakoś przeszła. Nabrałem, tak powiem, przekonań do kilku przedmiotów. Jednym z nich to była fizyka. I byłem z tego podobno dobry, zresztą jak i z matematyki. I był taki profesor Dziędziel, Adam, chyba jeśli dobrze pamiętam imię, który w 8 klasie wdał się ze mną w dyskusję. I potem powiedział, wiesz co, to ty przez 2 lata nie musisz do mnie chodzić na lekcje.
i dotrzymał słowa. Nie chodziłem. Cielniak, czyli druciak, przede wszystkim nie cierpiał pytań. Ja byłem po Kielcach, po Salezjanach, po małym seminarium. Co nieco wiedziałem, co nieco mnie obowiązywało. I zadawałem pytania. I zadawałem pytania, złośliwie przyznaję, takie, z którymi on miał straszliwy kłopot. Także on mi pod koniec pierwszej licealnej powiedział, że on mi da dostateczny i my gwarantuje to dostateczny na świadectwie, żebym na religię nie przychodził. To był przedmiot, którego trochę baliśmy się. Natomiast pani profesor, która nas uczyła, miała takie wielkie upodobanie co do tego, żeby ławki w sali, w jej sali były zawsze bardzo czyste. Więc my wpadliśmy na taki sposób, że zawsze w ciągu dnia, wcześniej przed chemią, przed kolejnym dniem, udawało się komuś wejść do tej sali, żeby te ławki trochę pobrudzić i popisać. I kolejnego dnia, jak rozpoczynała się chemia, to ja jako przewodnicząca klasy wstawałam i mówiłam tak: pani profesor, musimy coś z tymi ławkami zrobić. No proszę zobaczyć, która to klasa znowu tak te ławki pobrudziła. One są popisane, czy moglibyśmy je wyczyścić? Dzieci, zdecydowanie, ja tu przecież nie mogę pracować, no przecież te ławki nie mogą tak wyglądać. No i około 15 minut wszyscy te ławki żeśmy czyścili. No i zostawało już tylko pół godziny, które jakoś dało się przeżyć. W pozalekcyjnym życiu szkoły, niemal od początku jej istnienia, ważną rolę spełniały obozy, rajdy i wycieczki. No wspaniale było na tych wycieczkach, no wspaniale. Pewnie żeśmy byli we Wrocławiu i byliśmy w Krakowie i byliśmy, no ale najczęściej to była Warszawa. Warszawa to był taki cel, no, żeby pokazać młodzieży swoją stolicę. Były wyjazdy, wycieczki klasowe. Nasza taka pierwsza wielka wycieczka, nie mówię o Zakopanem czy o Krynicy, bo i takie były, ale to było NRD. NRD to było coś, wtedy nikt nie miał paszportu w domu, to nie było tak jak dzisiaj, że wystarczyło powiedzieć, aha, dzisiaj wyjeżdżam. To było wielkie przygotowanie i wielkie wydarzenie, zderzenie się z obcym językiem, którego notabene uczyliśmy się pod kierunkiem pani profesor Łobody, ale i z kolegami dowiedzieliśmy się co nieco o ich życiu. Nam się wydawało, że są bardziej na zachód niż Polska tak naprawdę, bo oba kraje były po wschodniej części Europy. Między innymi prowadziłam sklepik szkolny również z późniejszym dyrektorem Markiem Smołą, gdzie właśnie w tym sklepiku szkolnym mieliśmy bardzo często deficytowy towar, bo przecież to były takie czasy, a nie inne. Pamiętam, że zawsze udało mi się gdzieś załatwić czekoladki marki Wedel i te czekoladki marki Wedel spod lady sprzedawaliśmy, no najczęściej profesorom, bo przecież trzeba było mieć jakieś chody, więc dlatego akurat to oni w pierwszej kolejności czekoladki mogli kupić, ale również co ładniejsi chłopcy także te czekoladki dostawali. Stosowne miejsce w historii szkoły zajmował zawsze sport. W 1992 roku szkoła została uhonorowana odznaką za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej. W tamtej dekadzie młodzież czwartego liceum zajęła w ówczesnym województwie pierwsze miejsce w lidze lekkoatletycznej, dziewczęta w koszykówce, tenisie stołowym oraz szachach. W makroregionie natomiast chłopcy triumfowali w koszykówce, dziewczęta w sztafetowych biegach przełajowych, a reprezentacja w łyżwiarstwie szybkim. Myślę, że dla mnie bardzo ważny był sport i gra w koszykówkę. Sala może nie była gimnastyczna jakąś no, wybitną na dzisiejsze warunki, na dzisiejsze standardy, ale wtedy nam w zupełności wystarczała i sporo potu zostawiliśmy właśnie w jej murach. W tej szkole mogłam brać udział w licznych zawodach sportowych, mogłam się rozwijać w licznych konkurencjach sportowych oraz mogłam doskonalić jazdę na nartach na corocznych obozach narciarskich organizowanych przez panią profesor Monikę Chłopecką. Ja natomiast starałem się udzielać poprzez liczne zawody siatkarskie oraz zawody w koszykówkę, między innymi międzyszkolne tarnowskie zawody. W swojej historii szkoła uzyskała wiele nagród i cennych wyróżnień, a także okolicznościowych adresów i szczególnych podziękowań. W ostatnich latach
Uczniowie liceum regularnie kwalifikują się do finałów Mistrzostw Polski debat oksfordzkich. Myślę, że bardzo fajne jest takie usytuowanie tej szkoły, takim blisko natury, dużo jest zieleni naokoło, z okien budynku widać dużo drzew, zieleni. To jest bardzo fajne, że wychodzi się do szkoły i faktycznie człowiek jest otoczony tą naturą, to jest super. Ja myślę, że ten argument dotyczący natury jest bardzo istotny. Czwarte liceum jest ułożone w takim miejscu bardzo bogatym w naturę, obok parku, plac zabaw też zaraz naprzeciwko, też bogaty w naturę. Myślę, że to jest taki punkt, który bardzo zachęca uczniów, żeby właśnie wybrać tą szkołę. Uważam, że to było bardzo istotne. Jest to dla mnie rodzinna szkoła. Chodziła tutaj moja jedna ciocia, druga ciocia, mama, brat, więc uznałam, że również to będzie dobra szkoła dla mnie i nie żałuję mojego wyboru, jestem bardzo zadowolona. Takiej szkoły to ja bym sobie życzył. Pewno, że życie drugie się nie powtórzy, ale każdemu, kto w tej szkole się zaangażuje i zechce dla niej pracować, to naprawdę będzie miał dużą satysfakcję. Przepiękne, wspaniałe liceum. Jak człowiek ma tyle lat, co ma, to ma trochę taką łyskę wokół i sobie tak myśli o tym, jak to pięknie było. To jest szkoła, która wykształciła wielu laureatów, wielu olimpijczyków, wielu finalistów, ale przede wszystkim to jest szkoła, która kształci i stawia na to, żeby ludzie, którzy kończą tę szkołę, byli dobrymi i szczęśliwymi ludźmi. Thank you.
wóz ciężył ci gdzieś w daleki kraj. Gdy zgubisz szczęście swe i poznasz życia smak, zatęsknisz do rodzinnych stron i wrócisz tu, wrócisz gdzie twój dom. Powrócisz tu, gdzie nad Wiślański brzeg. Powrócisz tu, za siedmiu gór i rzek. Powrócisz tu, gdzie płonie słońce wrzos i guk, gdzie cienie brzus, piach mazowieckich pól. Powrócisz tu, gdzie wierzby pośród pól. Powrócisz tu, gdzie klucze białych chmur. Powrócisz tu, by słuchać znów, jak wiosną śpiewa las. Powrócisz tu. Pod niebem wielkich miast swój zgubisz ślad. Zdobędziesz to, co chcesz, za rok, za parę lat. Lecz gdy zdobędziesz to wszystko już z dalekich stron, kiedyś wrócisz znów. Powrócisz tu, gdzie nad Wiślański brzeg. Powrócisz tu, za siedmiu gór i rzek. Powrócisz tu, gdzie płonie słońcem wrzos i guk, gdzie cienie brzus, piach mazowieckich pól. Powrócisz tu, gdzie wierzby pośród pól. Powrócisz tu, gdzie klucze białych chmur. Powrócisz tu, by szukać swoich dróg i gwiazd, by słuchać znów, jak wiosną śpiewa las. Powrócisz tu. Jasne, złote dni.
jak dziś widzę biały sam. Ile to już lat, jak dziś ciebie widzę w nim. Ile to już zim i kto od nas był szczęśliwszy? Cały świat zazdrościł nam, a dziś gdzie to wszystko jest? Dzisiaj tylko mam wspomnienia tych najdroższych dawnych dni, wspomnienia młodych wad. Melodia w nich serdeczna jakaś brzmi, niedawny piękny świat. Przychodzą, kiedy tęskno nam, gdy łza się w oku szkli, i wiodą nas w krainę cudnych snów, w te jasne złote dni. Co nas czeka? Szkoła będzie trwać. Budynek wzniesiony w okresie zimnej wojny wytrzyma jeszcze niejedno. Choć oczywiście potrzebne będą bieżące remonty i to pewnie z czasem coraz poważniejsze. Może doczeka się rozbudowy o upragnione skrzydło południowe, a może kiedyś powstanie całkiem nowy, funkcjonalny, nowoczesny, wygodny i w pełni bezpieczny budynek. Szkoła będzie trwać. Odchodzić będą uczący obecnie nauczyciele, ale przyjdą kolejni, także spośród absolwentów. Tak dzieje się od pokoleń. Nie braknie w naszej szkole nauczycieli wyjątkowych i wybitnych, o szerokich horyzontach, cenionych za wiedzę, sposób jej przekazywania, umiejętności organizacyjne, trudną sztukę wyłuskiwania wśród uczniów perełek olimpijskich i umiejących wspierać mających problemy w nauce. Tych cichych rzemieślników, niezwykłych autorytetów, wybitnych indywidualności. Szkoła będzie trwać. Zawsze znajdą się tacy niezwykli rodzice, dla których dobro dziecka to nie maniakalne krytykowanie szkoły, ale zrozumienie, że właśnie jej dzieci zawdzięczają możliwości wszechstronnego rozwoju, którzy poświęcą swój czas, by przyjść na dyskotekę, zabawę klasową, studniówkę, którzy będą ze swoimi dziećmi i ich nauczycielami razem, by wspierać, by rozwijać. Szkoła będzie trwać. Będzie trwać tak długo, jak długo będą chcieli uczyć się w niej kolejni uczniowie. Jak długo na wzór swoich przodków, krewnych, znajomych, sąsiadów, zwiążą swą przyszłość i drogę do dorosłości z unikalną społecznością czwartego liceum, otwartą na drugiego człowieka, kształtującą charaktery na fundamentach wartości. Szkoła będzie trwać. Raz jeszcze na scenę zapraszamy panią dyrektor Anettę Świąch.
o osiągnięciach naszej szkoły świadczą jej wychowankowie. A jest wśród nich także nasza pani dyrektor, magister Anetta Świełch. W imieniu grona profesorskiego, czwartego liceum, na ręce pani dyrektor składamy jubileuszowy kosz kwiatów. Dziękując za prowadzenie szkoły i jej obecny obraz dydaktyczny, wychowawczy i ten rodzinny, pełen wrażliwości serca wobec potrzeb innych. Dziękujemy pani dyrektor za zorganizowanie dzisiejszego święta, bo przecież powrót do szkoły to powrót do najpiękniejszych młodzieńczych lat. Wspomnienia połączone z teraźniejszością są jak wielobarwny kryształ, dający czyste tony, a my, przez nie pochwyceni, jeszcze raz dziękujemy i świętujemy z radością. Dziękujemy. Byłam przygotowana na wystąpienie teraz. Trochę wzruszenie odebrało mi nawet myślenie przez chwilkę. Bardzo dziękuję moim koleżankom i kolegom. Dziękuję za to, że możemy razem tworzyć społeczność czwartego liceum, że możemy tworzyć codzienność, tę zwyczajną i tę niezwyczajną. Dziękuję rodzicom, dziękuję uczniom, dziękuję wszystkim pracownikom administracji i obsługi, bez których szkoła nie mogłaby istnieć. Dziękuję za dzisiejszą piękną uroczystość przygotowaną pani profesor Bernadecie Cieśli, pani profesor Krystynie Kras i pani profesor Barbarze Kras. Dziękuję bardzo za napisanie przepięknej monografii o czwartym liceum panu Markowi Smole. Dziękuję bardzo pani Annie Chmurze za to, że możemy gościć w obiektach Centrum Sztuki Mościce. I dziękuję również wszystkim, od których otrzymaliśmy listy gratulacyjne, ponieważ zadziało się to w trakcie tak naprawdę uroczystości, dlatego nie odczytałam, nie podziękowałam za nie na wstępie. Otrzymaliśmy listy gratulacyjne od pani Danuty Ciszek, od pani Renaty Mielak, dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej w Tarnowie, od pierwszego liceum ogólnokształcącego z panią dyrektor Skolmowską, od pana dyrektora Jacka Różyckiego, dyrektora zespołu szkół technicznych w Tarnowie i mnóstwo gratulacji i podziękowań, które miały miejsce w kuluarach, też przed wejściem. Bardzo wszystkim państwu za te gratulacje dziękuję. Proszę państwa, jeszcze o chwileczkę cierpliwości poproszę, ponieważ jest z nami pan Stanisław Łazarski, którego tutaj wielokrotnie mogliśmy zobaczyć w trakcie filmu i bardzo prosił o to, żeby dać mu dosłownie 2 minutki jeszcze na zabranie głosu. Chciałbym jeszcze podzielić się swoimi wspomnieniami, a jest to absolwent naprawdę z pierwszych lat istnienia naszej szkoły. Panie Stanisławie, bardzo serdecznie zapraszam. Dobry wieczór Państwu. Przede wszystkim chciałem podziękować
komitetowi organizacyjnemu i dyrekcji szkoły za to, że pozwoliła mi uczestniczyć w tej uroczystości i powrócić choć na chwilę do Mościc i do mojej Alma Pater, bo to pan profesor Pater uczył mnie łaciny. Chciałem powiedzieć, co chyba w tej chwili jest zbędne, że ta szkoła była wspaniała. A mówię to jako pewnego rodzaju ekspert. Ja obchodzę 85 lat rozpoczęcia nauki, którą zacząłem w Mościcach w roku 1936. Do nowej wtedy szkoły podstawowej przyjmował mnie pan dyrektor Cierpich i byłem kolegą zresztą wymienionego Jurka Bratowskiego. To był mój rocznik. Wojna przerwała tą sielankę. Miałem ukończoną czwartą klasę. Znalazłem się we Lwowie. Straciłem rodziców. Opiekowały się mnie na zakonnice, które zapisały mnie do żydowskiej szkoły prywatnej, bo to była najbardziej polska szkoła w tym momencie, w czasie, kiedy Rosjanie okupowali Lwów. Rosjanie odeszli, zmienili się opiekunowie, zmieniła się też szkoła. Chodziłem do szkoły świętej Zofii na Zofiówce, to była męska szkoła. Bywałem w niej dosyć często i ukończyłem szóstą klasę, mimo że w czasach rosyjskich po czwartej robiłem trzecią. Resztę czasu wojennego spędziłem w środowisku już w Małopolsce, na wsi małopolskiej, gdzie do czytania miałem tylko trzy książki. Przedwojenny kalendarz, rolniczy, podręcznik hodowcy królików i książkę do nabożeństwa. Tak wyposażony, zostałem namówiony na kontynuację, kontynuacja to kiepskie słowo w tym wypadku, nauki i zapisany do gimnazjum w Brzesku, do pierwszej klasy gimnazjalnej w Brzesku, które znajdowało się w pałacu Goetza i w nim dotrwałem do półrocza, bo na Boże Narodzenie w 1945 roku wróciła moja matka z Kazachstanu. Spotkałem moich braci, z którymi byłem przez wojnę rozdzielony i razem wylądowaliśmy w Mościcach. Więc na drugie półrocze zostałem zapisany do drugiej klasy gimnazjalnej w gimnazjum w Mościcach. Już wtedy było w nowym budynku. Tylko trzeba było przynieść własne krzesło. Tutaj te braki dawały szkołę. Ja też nie byłem zbyt dostosowany po moich doświadczeniach do regulaminu szkoły. Trzy razy wyrzucił mnie dyrektor Grela z tej szkoły, trzy razy mnie przyjął, bo on lubiał i jedno, i drugie. Jak wyrzucał, to stan tepede, a jak przyjmował, to godzinę mówił, czego wymaga jego szkoła. Po takim wyrzuceniu odbywało się pełną kwarantannę. Za drugim razem spędziłem 6 miesięcy w diecezjalnym gimnazjum świętego Stanisława Kostki na Górce w Kielcach, ale tam też nie tak długo wytrzymałem i znowu wróciłem do Mościc. Za trzecim razem to już było bardzo groźnie. Profesor Padlewski, zwany Ba,
zaręczył za mnie i tak dobrnąłem do mojej matury. I tutaj stała się najdziwniejsza rzecz, a może najważniejsza rzecz, a tak należy powiedzieć, najważniejsza rzecz w moim życiu. Przed końcem roku pani profesor Kasprzyk sądowała, kto pójdzie do klasy matematyczno-fizycznej, a kto do humanistycznej, kto się gdzie wybiera i kto kim chce być. I zadawała kolejno te pytania. Ja wtedy siedziałem, nie bardzo uważałem, myślałem, jakbyś tu urwać na Dunaje po paru lekcjach. I w pewnym momencie padło, a ty Łazarski, co myślisz robić? Ja wstałem trochę taki ogłupiały, a któryś z dowcipniejszych klasowych powiedział, Łazarski będzie studiował fizykę. Cała klasa buchnęła śmiechem, z wyjątkiem pani profesor Kasprzyk, która powiedziała, to zostań po lekcjach. Ja zostałem po lekcjach. Odbyła się 3-godzinna rozmowa. Zostałem zaproszony później do Kasprzyków, do Zbytowskiej Góry. Dostałem parę książek. Pilnowała mnie pani profesor Kasprzyk przez wakacje. Poleciła mnie pani profesor Hillowej dla uzupełnienia rozmaitych braków. Cała rodzina Kasprzyków pracowała nade mną, bezinteresownie. I jakoś liceum przeszło bezboleśnie. Maturę zdałem z lokatą więcej niż dobrą. Mimo zatargu z władzą ludową dostałem się w końcu na studia fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, po czym przez 47 lat pracowałem jako pracownik naukowy, bo tak się to nazywało, w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie, z którym to instytutem do dziś utrzymuję kontakt. I tak szkoła zaważyła na całym moim życiu. A szkoła! A szkoła to nie ten budynek, chociaż wspaniały i potrzebny. Szkoła to nauczyciele i tych nauczycieli nie zapomnę nigdy. Szybko odchodzą, za szybko odchodzą, cześć im się należy i chciałem, żeby to wybrzmiało. Dziękuję.
wykonawcom, którzy tak pięknie uprzyjemnili dzisiejszą uroczystość. Dziękuję raz jeszcze pani profesor. I dziękuję państwu za cierpliwość. Jeszcze tylko kilka ogłoszeń takich bardziej organizacyjnych. Bardzo dziękuję, proszę państwa, ale jubileusz jest raz na 75 lat, dlatego mogliśmy sobie pozwolić. Dlatego dzisiaj trwać będą jeszcze serdeczne rozmowy i wspomnienia w szkolnych salach i na szkolnych korytarzach z nauczycielami, kolegami, przyjaciółmi czy po prostu znajomymi z dawnych lat. W budynku szkoły przy ulicy Norwida będziecie państwo mogli spotkać się z innymi absolwentami z poszczególnych roczników w wyznaczonych salach na pierwszym i drugim piętrze. W pokoju nauczycielskim na drugim piętrze czekać będą na państwa emerytowani nauczyciele. Można ich poprosić na spotkanie w danym roczniku lub samemu przyjść i porozmawiać. W auli szkolnej znajduje się kawiarenka, w której można przy kawie i ciastku powspominać, oglądając prezentację o byłych nauczycielach szkoły. Tam też obejrzeć można szkolne kroniki, a przede wszystkim wpisać się do jubileuszowej księgi pamiątkowej, o co serdecznie prosimy i do czego serdecznie zapraszamy. Z kolei na drugim piętrze odsłonięta zostanie kapsuła czasu zawierająca zaproszenie na obchody jubileuszu 75-lecia szkoły, wygłoszone dzisiaj przemówienie pani dyrektor Anety Święch, zdjęcie frontowe szkoły, akt erekcyjny, aktualne wydanie jednego z dzienników, banknoty i monety, list młodzieży do potomnych, listy uczniów obecnych klas licealnych, znaczki pocztowe, bilety autobusowe, arkusz maturalny z roku 2020, nową podstawę programową z języka polskiego obowiązującą do egzaminu maturalnego 2023 roku i znak naszych czasów maseczkę. Również w szkolnej auli zakupić będzie można publikację pana doktora Marka Smoły, wieloletniego dyrektora 4 liceum, zatytułowaną Nasze liceum w Mościcach, a napisaną na okoliczność jubileuszu 75-lecia. Fragmenty książki mieliście państwo okazję usłyszeć w trakcie dzisiejszej gali. Natomiast w Centrum Sztuki Mościce, w holu tutaj, możecie państwo obejrzeć wystawę poświęconą szkole, jubilatce. Tutaj możecie również zakupić książki absolwenta najwybitniejszego, księdza profesora Michała Hellera oraz wspomnianą okolicznościową publikację pana dyrektora Marka Smoły. Tak tu, jak i w szkole, zakupić też można film oglądany w czasie gali oraz wpisać się do pamiątkowej księgi jubileuszowej. Mamy gorącą prośbę do tych z państwa, którzy nie będą uczestniczyć w dalszych uroczystościach w szkole, by wykorzystać czas i tutaj właśnie do tej jubileuszowej księgi pamiątkowej się wpisać. I na parkingu obok hali Jaskółka stał będzie autokar, który zawiezie tych z państwa, którzy będą chcieli uczestniczyć w dalszej części obchodów w szkole. Wielkość przyjemności szkolnych wspomnień pragniemy dodatkowo osłodzić, zapraszając teraz państwa na poczęstunek tortem jubileuszowym w holu budynku. Zapraszamy serdecznie.